Pod każdym filmem pojawiają się Wasze pytania, kiedy Q&A, kiedy następne Q&A. No więc odpowiadam zbiorczo, teraz, dzisiaj zrobimy następne Q&A, odpowiedzi na Wasze pytania. Oczywiście pytań zadajecie ogrom, pod każdym filmem mam gdzieś mniej więcej 500 komentarzy, czasem 1000, ponad 1000 komentarzy. Połowa z tego często to są jakieś pytania albo zagadnienia, do których warto by się odnieść. Oczywiście tutaj wybrałem tylko parę takich zagadnień, no ale myślę, że ciekawych, dlatego może nie przedłużając, zacznijmy Q&A numer 3 na kanale. Pierwsze pytanie, jakie tu się pojawia, jest takie. Panie profesorze, co pan sądzi o interpretacji opowieści o ofierze Izaaka jako próbie oszukania Jahwe przez Abrahama? Słyszałem judaistyczną interpretację, zgodnie z którą Izaak niósł drewno na górę, bo to czyniło już go niezdatnym jako przedmiot ofiary, a nóż miał służyć znów do jego zranienia, a nie uśmiercenia, bo ranione zwierzę także nie nadawało się na ofiarę. Czyli interpretacja trochę upodobniająca tę historię do greckiego mitu, zgodnie z którym wskutek oszustwa Zeusowi przypadły w ofierze tłuszcz i kości, a ucztującym mięso. No, jeżeli w ogóle tutaj już odnosimy się do jakiegoś tekstu z mitologii greckiej, to na pewno trzeba by tu przywołać Ifigenię, czyli córkę Agamemnona, bo to jest bardzo ciekawa historia, gdzie mamy ogromnie niezwykłą paralelę, o której nikt prawie nie wie, czy nikt nie mówi. Mamy wielką paralelę między opowieścią o ofierze Abrahama na górze Moria, gdzie miał złożyć w ofierze swojego syna, a właśnie tą grecką historią, gdzie przecież Agamemnon, który rozłościł Artemidę, tak, boginię Artemidę, żeby właśnie uśmierzyć jej gniew, miał złożyć w ofierze swoją własną córkę. I kiedy już właśnie tam kapłan, taki wróżbita, miał uśmiercić córkę Agamemnona Ifigenię, wtedy właśnie Artemida jak stąpiła z nieba, tak jak anioł pański w tej opowieści biblijnej, no i oczywiście powstrzymała rękę tego zabójcy, przyniosła zwierzynę, łanie i powiedziała właśnie, żeby zamiast córki złożyć w ofierze zwierzę. Także tutaj, okej, to zostawmy, bo to jest bardzo ciekawa analogia, ale to jest na inny temat. Zresztą mam taki cynk, że niedługo ukaże się artykuł właśnie na temat porównania historii biblijnej Abrahama z tą właśnie grecką opowieścią. Natomiast tutaj zajmijmy się samą tą interpretacją żydowską, którą przyznam się, że znam. Znam ją, bo już ją spotkałem nieraz. Ona się gdzieś tam się pojawia właśnie, że tak naprawdę Abraham chciał oszukać, prawda, Pana Boga, przez to, że po pierwsze, wkładając drwa na plecy Izaaka, już czynił go niezdatnym do złożenia ofiary, a po drugie, że Abraham chciał go zranić, przez co również Izaak byłby niezdatny do czynienia ofiary. Ta interpretacja wynika z takiego prawa, które się pojawia w Księdze Kapłańskiej, może to od razu pokażę. Mianowicie w Księdze Kapłańskiej, o, tutaj mam ten tekst, mianowicie, że zwierzęta, które mają być, czy w ogóle ofiary, które mają być przygotowane dla Pana Boga, muszą być bez skazy. Tam pojawia się taki hebrajski termin tamim, tamim, czyli właśnie bez skazy. To jest taki bardzo ważny termin techniczny w ogóle w nomenklaturze biblijnej, kapłańskiej. Ja nawet w swojej książce, tu też może to pokażę, w mojej książce Pięcioksiąg odczytany na nowo, piszę szerzej o tym terminie, właśnie, że tamim, zwierzęta czy ofiary, które są przygotowywane dla Pana Boga, muszą być tamim. Czyli muszą być dosłownie nietknięte, nienaruszone, czy właśnie bez skazy. Co ciekawe, ten termin tamim też tutaj pokazuję w książce mojej, on też dotyczy osób, też się pojawia w stosunku do ludzi. No i rzeczywiście może wydawać się, że Abraham chce, żeby Izaak był niezdolny do złożenia ofiary. No, to samo włożenie drew na plecy Izaaka to jeszcze może, powiedzmy, nie czyniłoby go niezdolnym. Tutaj bardziej o to chodzi, że rzeczywiście w tej interpretacji żydowskiej mówi się o zranieniu, że Abraham chciał zranić Izaaka. I teraz słyszałem tą interpretację, ale nigdy się nad nią jakoś tak szerzej nie zastanawiałem. Na potrzeby tego odcinka sprawdziłem i chyba odkryłem, skąd ona się wzięła. Skąd się wzięła ta żydowska interpretacja, że Abraham chciał oszukać Pana Boga i zranić Izaaka, przez to uczynić go właśnie jako takim, który się nie nadaje do bycia złożonym w ofierze. Otóż po hebrajsku pada tutaj termin, jesteśmy w rozdziale 22 Księgi Rodzaju, to jest właśnie ten rozdział mówiący o akedzie, o złożeniu Izaaka w ofierze. No i mamy powiedziane tak po hebrajsku, w 12 wersecie, Vayomer, tutaj Vayomer, czyli i powiedział w domyśle ten anioł pański, Al tishlach yadecha al hanar, czyli dosłownie nie wyciągaj swojej ręki na chłopca, czyli nie podnoś swojej ręki na chłopca, ve alta aslo meuma,
czyli dosłownie i nie czyń mu nic. Meuma, jak zaraz to pokażę, oznacza po prostu nic, nie czyń mu nic. Ale jest takie jedno miejsce w Biblii, gdzie pojawia się niemalże identyczna formuła. I znalazłem to miejsce, to jest Księga Jeremiasza, zobaczcie sobie, to jest rozdział 39, werset 12 Księgi Jeremiasza. I tu mamy, chyba to było tak, że to, tak, Nabuchodonozor mówił o, co do Jeremiasza, żeby właśnie ci strażnicy, czy ten strażnik, Wealta aslo meuma ra, czyli dosłownie i nie czyń mu nic, to jest dokładnie to samo powtórzenie formuły, która pojawia się w opowieści o Abrahamie, z tym, że zostało tu dodane słówko ra, które znaczy zły, złego. Czyli dosłownie mamy i nie czyń mu nic złego. I teraz najprawdopodobniej to ta formuła posłużyła rabinom w interpretacji opowieści o Abrahamie. To znaczy, że skoro u właśnie w księdze Jeremiasza praktycznie ten sam tekst oznacza, bo rzeczywiście nie czyń mu nic złego, to już ta formuła rzeczywiście może wskazywać na, czy wprost wskazuje na zranienie, na zrobienie krzywdy, tak? Nie czyń mu nic złego. Wealta aslo meumara. I nie czyń mu nic złego. Tutaj faktycznie ta formuła może oznaczać skrzywdzenie, zranienie i prawdopodobnie przeniesiono interpretację prawie tej formuły, jako że w Księdze Rodzaju pojawia się ona w niemal identycznej formie, na właśnie opowieść o Abrahamie. No tylko, że tu trzeba zauważyć, że tutaj brakuje tego słówka ra. Tu nie ma, czyli zło, złego. Nie czyń, tu jest po prostu powiedziane wealta aslo meuma, czyli nie czyń mu nic. Tak? Tutaj gdzieś nawet sobie otworzyłem, żeby wam pokazać, bo dla mnie to niepotrzebne, ja znam to słowo, ale żeby wam pokazać, otworzyłem sobie słownik hebrajski. Proszę zobaczyć, wielki słownik hebrajsko-polski. Mamy słówko meuma, które oznacza, no właśnie, według słownika w pozytywnym aspekcie oznacza coś. Natomiast kiedy pojawia się sprzeczeniem lo albo al, to jest sprzeczenie, wtedy oznacza nic, zupełnie nic, prawda? Tutaj mamy właśnie tłumaczenie jako nic. I nawet, proszę zobaczyć, mamy nasz właśnie werset, Księga Rodzaju 22, gdzie jest powiedziane, że to właśnie to słówko w tym rozdziale oznacza nic. Czyli de facto, no, trzeba powiedzieć, że tutaj nie mamy aż tak bezpośredniego wskazania na to, że Abraham chciał zranić Izaaka. Tak jak mówię, ta interpretacja najprawdopodobniej wzięła się z porównania tej frazy, czy tej formuły z Księgą Jeremiasza, gdzie rzeczywiście mamy powiedziane o zranieniu, o jakimś skrzywdzeniu. Zresztą pokazuję jeszcze w Księdze Jonasza, na przykład mamy to słówko też meuma, gdzie ono też po prostu oznacza coś, a sprzeczeniem oznacza nic. Tak? Tutaj mamy, że z rozkazu króla, to jest w Księdze Jonasza, że zwierzęta mają pościć, prawda? Jest powiedziane, lemor, mówiąc, ha Adam ve ha behema, ha bakar ve ha con, czyli dosłownie człowiek i zwierzęta, bydło i trzody, al yit amu meuma, czyli dosłownie nie będą jadły nic, nie będą jedli nic. Tak? No i mamy to słówko przyczynie al i mamy to meuma, czyli właśnie nic. Więc samo słówko meuma nie oznacza zranienia, zrobienia krzywdy, oznacza po prostu nic. Ale tak jak mówię, ta interpretacja prawdopodobnie wzięła się z porównania tej frazy z Księgą Jeremiasza. I co ciekawe, zobacz, w polskich przekładach tego nie ma. Nigdzie nikt, w polskich przekładach jest po prostu nie czyń mu nic. Natomiast proszę zobaczyć, sprawdziłem sobie niektóre anglojęzyczne przekłady biblijne i widać, że one idą za tą żydowską interpretacją, przynajmniej niektóre. To są takie bardziej nowoczesne, bardziej takie współczesne, bardziej takie dynamiczne, tak zwane tłumaczenia Biblii, czyli takie bardziej, powiedzmy, oddające jakiś sens, tłumaczące zdania niedosłowne. I niektóre rzeczywiście mają, proszę zobaczyć, don't hurt the boy, czyli nie rań, nie czyni złego temu chłopcu, don't harm him. Czyli to jest dosłownie, mamy już powiedziane, prawda, w Contemporary English Version, że nie krzywdź, nie rań, prawda, tego chłopca, nie czyń mu krzywdy, prawda? Czyli no, mamy tu już interpretację formuły, która po hebrajsku dosłownie brzmi nie czyń mu nic. Podobnie kolejne tłumaczenie, don't kill your son or hurt him, prawda? Czy Good News Translation też, don't hurt, prawda, i tak dalej. New Catholic Bible też mamy, do not harm him, prawda? New English Translation, do not harm the boy. Znowu nie rań chłopca, prawda? New International Reader's Version, tak? Do not harm him. New Living Translation podobnie. No więc widać, że w języku angielskim czy w świecie anglojęzycznym ta interpretacja się w nowszych wydaniach Biblii czy w nowszych tłumaczeniach się przyjęła. Rzeczywiście Abraham tutaj chciał skrzywdzić Izaaka, w sensie zranić go, po to, aby uczynić go niezdolnym do złożenia ofiary. No ale tak jak pokazałem, tekst hebrajski nie do końca, można powiedzieć, idzie po tej linii, czy to nie do końca da się tak przetłumaczyć, no chyba, że, tak jak wskazałem,
weźmiemy pod uwagę analogię z księgą Jeremiasza, gdzie mamy praktycznie tą samą formułę, z tym, że dodane słówko ra. Dobra, idźmy dalej. Kolejne pytanie. Co jest napisane na tablicach z Abydos? Czy nie sądzi Pan, że są, iż są zgodne z linią genealogiczną od Adama? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo o tej tablicy z Abydos to już kiedyś nawet wspominałem. To jest ta słynna lista królów z Abydos, może nawet pokażę to zdjęcie. To jest słynna lista królów, na której wymieniono królów od początku praktycznie zjednoczonego państwa Egiptu. To jest lista, która się pojawia na takiej, w takiej świątyni grobowej w Abydos. Może nawet, o, mam gdzieś tu mapkę. To może pokażmy. Tą mapkę też już pokazywałem na moim wykładzie o starożytnym Egipcie. Proszę zobaczyć, mamy Egipt Dolny z Deltą Nilu. Mamy Egipt Górny ze stolicą w Tebach, prawda? Tam mamy Luksor. Tam mamy Karnak, mamy Dolinę Królów, prawda? W Tebach, czy w okolicy Teb. No i proszę zobaczyć troszkę powyżej, mamy miasto Abydos. Mamy miasto Abydos, powyżej jeszcze miasto Tini, z którego miał pochodzić Narmer, pierwszy król Zjednoczonego Królestwa Egiptu. I tu mamy właśnie to Abydos. I w tym oto Abydos odnaleziono grobową świątynię władcy, który nazywa się Seti I. I tutaj zresztą jest on uwieczniony, to jest ten większa postać, to jest Seti I, faraon, i jego najstarszy syn, czyli Ramzes II. No, o tym faraonie już wspominałem też właśnie, odsyłam do wykładu o starożytnym Egipcie, jego syn Ramzes II i ci dwaj władcy na tej właśnie płaskorzeźbie, to jest taki relief na tej świątyni grobowej Setiego I, oni jakby mają w rękach kadzidło, ofiarę kadzielną i składają tą ofiarę swoim przodkom. I tutaj na tej tablicy właśnie jest wymieniona, to jest ta słynna lista królów z Abydos, gdzie mamy wymienionych królów Egiptu praktycznie od początku. To jest bezcenny dokument, bezcenne znalezisko, dlatego że to dzięki tej liście poznaliśmy niektóre imiona, które w ogóle nie były znane z żadnej innej historii czy z żadnego innego źródła egipskiego. To na tej liście mamy najpełniejszy, można powiedzieć, taką rekonstrukcję pokoleń poszczególnych czy poszczególnych dynastii królów Egiptu. No można powiedzieć też w pewnym sensie genealogii. Nawet tutaj mam też zdjęcie już takiego faksymile, czy takiego odrysu tej listy. Proszę sobie zobaczyć, to jest taka lista właśnie, gdzie mamy te tak zwane kartusze. Tak? Kiedyś też tłumaczyłem, co to jest kartusz. Tak, kartusz w języku egipskim to jest jakby, oznacza dosłownie okrążyć, otoczyć. To jest taka otoczka, ona pierwotnie była okrągła, później się tak spłaszczyła, która otacza imię faraona. Imię albo królewski tytuł faraona. Zawsze takie, w kartuszach zawsze pojawia się imię danego faraona. I proszę zobaczyć, że na tej liście królów z Abydos mamy trzy jakby rzędy, prawda, tych kartuszy. Mamy trzy rzędy, w każdym jest po 38 kartuszy. Tu może to będzie nawet widać. Są, no oczywiście te numerki są już tutaj dodane w tym faksymile. Natomiast proszę zobaczyć, że tylko dwa rzędy tak naprawdę to są te dynastie królewskie poszczególne wymieniane, a w trzecim kartuszu mamy tak naprawdę imiona czy tytuły królewskie właśnie Setiego I. Naprzemiennie mamy jeden kartusz, drugi kartusz, później taki sam kartusz, prawda? Proszę zobaczyć, że tu już te kartusze się powtarzają, bo to są tak naprawdę no, tytulatura królewska samego Setiego I. Więc tak naprawdę nas interesują dwa pierwsze kartusze, nawet zobaczmy sobie to od początku, gdzie mamy pierwszy kartusz, Myny-ny-i. Czyli mamy Meni, czyli Menes, tak? Tu jest, o tym faraonie też wspominałem, o nim się mówi też, on ma też imię Narmer. Menes albo Narmer to jest według tradycji pierwszy taki uznawany władca zjednoczonego Egiptu. Zjednoczonego mam na myśli ten Egipt Górny i Egipt Dolny. Właśnie, prawda, Meni, czyli Menes, Tyty i, później Teti, prawda, kolejny władca i tak dalej. Tutaj też mamy takie znaki, które oznaczają takie wprowadzenie do tytulatury królewskiej. No i oczywiście na dole, proszę zobaczyć, pojawia się też bardzo ważny znak egipski, hieroglif egipski. Też chyba o nim kiedyś wspominałem. To jest tak zwany determinatyw, co oznacza, że on nie jest, to nie jest żadne słowo, tylko ono określa, że tutaj mamy do czynienia z Bogiem. Tak? Proszę zobaczyć, że każdy z tych faraonów otrzymuje poniżej kartusza taki determinatyw, czyli taka właśnie człowieczek siedzący z taką bródką, bo bez bródki to jest inny znak, z bródką to jest właśnie oznacza Boga. Tak? Determinatyw, że mamy do czynienia z Bogiem. No więc ta lista z Abydos to jest bezcenny, jak powiedziałem, zabytek, bezcenne znalezisko, które jest no, najpełniejszą formą przedstawienia genealogii poszczególnych władców Egiptu, faraonów.
Tutaj też odwołuję się do mojego poprzedniego odcinka o genealogiach Pana Jezusa i tam wspomniałem o tym, że dokładnie się dzieje właśnie na tej liście, że w pewnych genealogiach pewne imiona są wykasowywane. I tak się dzieje dokładnie tutaj, zwłaszcza jeżeli to chodzi o takie imiona niewygodne. Na przykład w tej liście właśnie władców, królów Egiptu, faraonów, Zabydos, w ogóle nie pojawiają się władcy Hyksosów, Hyksoscy, tak? No bo to było obce jakieś tam panowanie w Egipcie. Nie pojawia się królowa Egiptu, czyli faraon Hatszepsut, tak? Kobieta faraon. Nie pojawia się również faraon, o którym wspominałem z kolei w innym odcinku, mianowicie Achenaton, czyli Echnaton. To ten faraon, który wprowadził na krótko, bo na krótko, ale wprowadził monoteizm, pierwszy monoteizm w historii świata w Egipcie, wprowadził właśnie faraon Echnaton. Później to zostało bardzo radykalnie stłamszone, ta reforma Echnatona, i właśnie jego imię było wykasowywane nie tylko z tego miejsca, ale z innych też kart, z innych też miejsc. I tutaj również on się nie pojawia. Również jego syn Tutenchamon też się nie pojawia na tej liście. Także to jest bardzo charakterystyczne. Ta lista wymienia bardzo wielu, w sumie 78, tak? No bo mamy dwie listy, 76, przepraszam. Mamy dwa rzędy po 38 kartuszy, co daje nam łącznie 76 królów. No i pan zadaje pytanie. Wróćmy do pytania. Mianowicie na tej liście, co jest napisane? No to już wiemy, że to jest lista 76 faraonów od początku praktycznie, czyli od Narmera, od Manesa, tego właśnie, prawda, pierwszego założyciela Zjednoczonego Królestwa Egiptu. I pan pyta, pan Jarek, czy nie sądzi pan, że są one zgodne z linią genealogiczną od Adama? No to jest ciekawe pytanie, bo rzeczywiście ta lista, tablica Zabydos, wydaje się jednym z najstarszych zabytków, który przedstawia w ogóle genealogię. Tak? Jeżeli byśmy badali różne genealogie świata, to na tej liście, na tym właśnie grobowcu, świątyni grobowej Setiego I, znajduje się chyba jedna z najstarszych na świecie takich form genealogii, czyli przedstawiania kolejnego pokolenia danych władców. Tak? To jest oczywiście genealogia królewska w tym przypadku, czyli genealogia poszczególnych faraonów. Prawda? Mówiłem, pamiętacie, też w wykładzie o genealogii Jezusa, że mamy tak zwane genealogie liniowe, czyli linearne. No i tu mielibyśmy przykład takiej genealogii linearnej, gdzie mamy jedną osobę na jedno pokolenie, prawda? I kolejni władcy Egiptu, kolejne dynastie tych władców są wymieniane. No, czy one mają coś wspólnego z genealogią od Adama? Niekoniecznie. To znaczy, to są dwie różne zupełnie genealogie. Natomiast to, co je łączy, to na pewno właśnie sam fakt, że mamy do czynienia tutaj z jakąś starożytną genealogią i pewnie stąd pana pytanie pochodzi, bo skoro jest to jedna z najstarszych historycznie gdzieś znalezionych genealogii, no to pojawia się, prawda, pytanie, czy ona może mieć coś wspólnego z genealogią biblijną od Adama. Natomiast imiona, które się pojawiają, władcy, to są zupełnie inne imiona w Biblii, inne imiona na tej liście królów z Abydos. Dobrze, idziemy dalej. Tu przytaczam kolejne kilka pytań na podobny temat. Mianowicie, dzień dobry, świetne materiały. Mam pytanie, czy poruszał pan temat tajemniczej postaci najwyższego kapłana Melchizedeka? Można coś więcej o tej postaci? Kolejny podobny komentarz. Na tym kanale nie może zabraknąć wykładu o Melchizedeku. Melchizedek musi być, prawda? Dla mnie nie jest to obcy temat, ale chętnie posłucham pana wykładu. No i ktoś tu jeszcze pisze, a Melchizedek, księdze rodzaju, 14, czy nie był kapłanem Boga Najwyższego? Może był przedstawicielem tego właśnie ludu. Więc takich pytań zresztą więcej się pojawiło. I rzeczywiście w przypadku postaci Melchizedeka, mówi się tajemniczej postaci Melchizedeka, mamy wiele kwestii zagadkowych. To jest rzeczywiście bardzo zagadkowa postać z Księgi Rodzaju. Może pokażmy, gdzie to się znajduje. Otóż jesteśmy w Księdze Rodzaju w rozdziale 14, kiedy Abraham walczył z królami mezopotamskimi, czy królami kananejskimi. I w 18 wersecie pojawia się właśnie Melchizedek, nie wiadomo skąd, czy skąd się tam pojawił, bo wcześniej nigdzie w opowiadaniu się nie jest wprowadzony, wychodzi naprzeciw Abrahama, składa mu bardzo specyficzne dary, czyli chleb i wino, prawda? W tradycji chrześcijańskiej od zawsze były uważane za symbol Eucharystii. Co więcej, błogosławi Abrahama i jest powiedziane, że on był kapłanem Boga Najwyższego, El Eliona. A przecież nigdzie w Biblii nie czytamy, nie powiedziano, że Bóg się objawił Melchizedekowi, że ten sam Bóg, który objawił się Abrahamowi, gdzieś tam właśnie był czczony przez Melchizedeka. Więc mamy wiele ciekawych pytań na temat tej postaci i tak naprawdę nie będę robił całego wykładu, bo to znowu byłoby bardzo długo, ale powiem parę takich ważnych, myślę, ciekawostek w tej kwestii. Mianowicie, w ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę kiedykolwiek, tam patrząc sobie na ten tekst, że tak naprawdę tutaj mamy dwie wizyty
albo dwóch królów, którzy wychodzą naprzeciw Abrahama. Bo kiedy cofniemy się o jeden werset wcześniej, do 17 wersetu, to jest powiedziane, że kiedy Abraham odniósł zwycięstwa, to naprzeciw niego wyszedł mu na spotkanie król Sodomy. Czyli najpierw wychodzi na spotkanie król Sodomy, a dopiero wychodzi w 18 wersecie król Szalemu, prawdopodobnie Jerozolima, zaraz o tym powiem, Melchizedek. Czyli tak naprawdę mamy tutaj dwa spotkania, dwa wyjścia i dwóch królów, którzy jakby wychodzą naprzeciw Abrahama, ale w Księdze Rodzaju mamy wyraźnie ukazany kontrast między tymi dwoma spotkaniami i dwoma królami. Bo proszę zobaczyć, że król Sodomy po pierwsze jest anonimowy, nie znamy jego imienia, tymczasem Melchizedek jest nazwany z imienia. Król Sodomy owszem wychodzi naprzeciwko Abrahama, ale zaraz w 21 wersecie jest powiedziane, że pierwsze jego słowa to jest oddaj, daj mi coś. On tam chce zwrotu ludzi, których Abraham pojął w walce. Natomiast Melchizedek mu coś daje. Melchizedek wynosi, prawda? Król Sodomy mówi oddaj, daj, daj mi. Melchizedek nie mówi daj, tylko wprost przeciwnie, daje. Król Sodomy odbiera, Melchizedek błogosławi Abrahama, prawda? Co prawda Abraham tutaj później no, nie tylko, że chce oddać ludzi, ale też mienie, wszystko chce oddać królowi Sodomy, żeby nie było, że on chce sobie coś z tych łupów wojennych zabrać. W każdym razie te dwa spotkania, one wyraźnie, one są jakby to jest skontrastowane. Anonimowy król Sodomy, który wychodzi naprzeciw Abrahama i mówi daj, no i nieanonimowy właśnie Melchizedek, król Szalemu, który wychodzi naprzeciw Abrahama i sam mu daje, ofiarowuje, tak, wynosi dar chleba i wina oraz dar błogosławieństwa. I tu pojawia się kilka takich zagadkowych kwestii, na które zwrócę uwagę tylko może na dwie, bo to rzeczywiście jest tajemnicze bardzo. Po pierwsze, co to znaczy Szalem? To znaczy, czego królem był Melchizedek? Słowo Szalem, tutaj może mam ten tekst tak pokazany z tekstem hebrajskim, proszę zobaczyć. Mamy u Melchizedek Melech Szalem, czyli czy ten nasz Melchizedek, czyli nasz Melchizedek był królem Szalemu. I jeżeli popatrzymy sobie na Biblię, to oczywiście Szalem, mamy takie porównanie, to jest, proszę zobaczyć, Psalm 76, werset 3, gdzie jest powiedziane, że w Szalem, tutaj powinno być oczywiście, mamy to samo słowo Szalem, no ale łaciński przykład, no już przez łacinek przeszły pewne hebrajskie słowa, to się zlatynizowały, mamy słowo Salem. W Salem powstał jego przybytek, na Syjonie jego mieszkanie. To jest oczywiście mowa o świątyni Boga i wyraźnie mamy w paralelizmie zestawiony Salem, czy Szalem tak powinno być, z Syjonem, czyli z Jerozolimą. Syjon to jest góra w Jerozolimie. Więc nie ma wątpliwości, że Psalm 76 utożsamia Szalem z Jerozolimą. I rzeczywiście Jerozolima pojawia się w najstarszych źródłach, w najstarszych tekstach, to jest chyba w listach tzw. Stel el Amarna, jako Uruszalimu. Uruszalimu. No i to jest takie piękne, prawda, piękna historia, którą często się tłumaczy, no bo Ur znaczy miasto, Szalem, to od tego pochodzi słowo szalom, czyli pokój, no więc znaczenie słowa Jerozolima, miasto pokoju, tak, Jeruszalaim po hebrajsku, czy Uruszalimu tam po właśnie akadyjsku, bo to te listy były w języku akadyjskim, Uruszalimu, czyli dosłownie miasto pokoju. Byłoby pięknie, gdyby rzeczywiście Szalem pierwotnie oznaczał pokój. Wtórnie tak, później w Biblii będzie oznaczał pokój, ale nie ma wątpliwości, że Szalem pierwotnie ma inne znaczenie. Otóż ja tłumaczę teksty z kolegami właśnie w piśmie klinowym Zugarit, gdzie Szalimu to jest po prostu jedno z bóstw tamtego regionu, Kananu, Syrii, Aramu. Bardzo czczone, popularne bóstwo, słowo Szalim oznacza zmierzch. Dzisiaj badacze raczej nie mają wątpliwości, że słowo Jeruszalaim, czyli Jerozolima, czy w przypadku właśnie Księgi Rodzaju, jak tu jeszcze ona jest nazwane, to miasto jest nazwane Szalem, czy bez tego przedrostka, miasto Szalema, prawda? Jeruszalaim, mamy samo słowo Szalem. Więc oczywiście to słowo wskazuje najprawdopodobniej na Jerozolimę, natomiast no, nie jest tak pięknie, że ono od początku miało tą etymologię jako miasto pokoju. Pierwotnie to było po prostu miasto poświęcone Bogu Szalimowi, Szalimu, tak jak powiedziałem, ważne i znane bóstwo pojawiające się chociażby w tekstach ugaryckich. W tekstach ugaryckich. No ale później rzeczywiście wtórnie w Biblii to słowo Szalem zacznie oznaczać pokój, no i stąd no, mamy tą dzisiejszą etymologię. Ir znaczy miasto, Szalem, Szalom, pokój, no więc Jeruszalaim, miasto pokoju, tak, miasto pokoju. No okej, ale tak naprawdę tajemnica polega na w ogóle zrozumieniu imienia tego naszego królu, kim, tego króla, kim był Melchizedek, bo jest powiedziane, że on był królem i kapłanem tego miasta, prawda? Jego imię można by przetłumaczyć dosłownie bardzo prosto, bo jego imię
U Malki Cedek, czyli dosłownie Malki to jest no, moim królem, Cedek oznacza sprawiedliwość albo sprawiedliwy, no można by to przymiotnikowo wytłumaczyć. Czyli moim królem sprawiedliwość albo moim królem sprawiedliwy. No ale my wiemy, że w imionach teoforycznych jedna z tych cząstek musi być oznaczeniem jakiegoś boga, tak? Pamiętacie, że nagrałem odcinek poświęcony, znaczy może nie odcinek, ale w ramach jednego odcinka omawiałem imiona teoforyczne, pokazywałem, czym są imiona teoforyczne, czyli te, które mają w sobie cząstkę imienia Bożego. I tu rzeczywiście badacze się spierają, czy tym pierwotnym bóstwem było bóstwo Cedek, i tutaj mamy, i wtedy to było wyznaczyło, że moim królem jest Cedek, tak? Czy pierwotnym rdzeniem teoforycznym byłoby to Malki, czyli że to Malki jest sprawiedliwością. Tak? Malki jest sprawiedliwością. Bo proszę zobaczyć, że to pokaże, że mamy w Biblii właśnie imiona bardzo podobne, gdzie ta teoforyczna cząstka, proszę zobaczyć, występuje jako druga. Czyli na przykład mamy w Księdze Rodzaju w 46 rozdziale wymienionego takiego człowieka, który nazywa się Malkiel. Malkiel, prawda? I tu nie ma wątpliwości, że Malkiel, tutaj mamy cząstkę teoforyczną, czyli El. Czyli dosłownie moim królem jest El. Więc jeżeli tak naprawdę ta cząstka teoforyczna jest na końcu, a to Malki, to samo co w Malki Cedek, jest pierwsze, no to byłoby moim królem El, a tutaj by znaczyło w takim razie moim królem sprawiedliwy, czyli moim królem Cedek. Ten Cedek to byłoby imię bóstwa. Ale sprawdziłem też, że mamy inne imiona, proszę zobaczyć, gdzie to słowo Cedek z kolei jest dołączone do formy teoforycznej. Otóż mamy takiego bohatera wspominanego chociażby w księdze Aggeusza, on też się pojawia w księgach Kronik, jak Josadak. Po hebrajsku to jest Jehocadak. No i mamy tą cząstkę Cadak, tak jak w Melchizedek. I tu z kolei ta druga cząstka to jest teoforyczna. Jeho to jest oczywiście od JHWH, tetragramu, świętego imienia Bożego. Nie? Czyli to tutaj by dosłownie znaczyło Jahwe, czy Bóg jest sprawiedliwy. Więc jeżeli to pierwsze jest, ta cząstka jest teoforyczna, no to Cedek by oznaczało dopiero jakieś tam określenie. Prawda? Więc tak naprawdę nie wiemy, czy imię Melchizedek, które na pewno jest imieniem teoforycznym, czy cząstka ta teoforyczna, która oznaczała Boga Melchizedeka, czy on nazywał tego Boga Cedek, jako sprawiedliwy, czy on nazywał tego Boga Malki, czyli mój król. Nie? Jedna z tych cząstek jest teoforyczna, nie wiemy która, bo pokazałem, że imiona biblijne na dwoje babka wróżyła. Tak? Może być tak, ale może być też tak. No tu się pojawia dużo więcej takich ciekawostek, dlatego że, tu jeszcze pokażę, że w Księdze Jozuego z kolei w rozdziale 10, proszę zobaczyć, że pojawia się jeszcze inne, bardzo analogiczne imię do Malki Cedek. Mamy Adoni Cedek. W Księdze Jozuego w 10 rozdziale pojawia się Adoni Cedek. Malki Cedek, jak powiedziałem, znaczy moim królem sprawiedliwość. A Adoni to znaczy moim panem. I też mamy to Cedek sprawiedliwość. Dokładnie tak samo pisane, z Makefem, czyli z takim rozłącznikiem. Więc proszę zobaczyć, że tak naprawdę te imiona Melchi Cedek i Adoni Cedek to jest to samo imię, albo przynajmniej to samo znaczy. Moim królem sprawiedliwość, moim panem sprawiedliwość. Nie? I teraz pytanie, czy to jest ta sama postać? Czy to jest jakaś kontynuacja, jakieś następstwo? Czy jest jakiś związek między tymi dwoma postaciami, które noszą w Biblii no niemalże identyczne imię, zarówno jeżeli chodzi o formę, jak i treść, prawda? Ale pokażę, żeby to skomplikować, jeszcze jeden przykład. Proszę zobaczyć, że w Księdze Samuela przy Dawidzie, przy historii Dawida, w Jerozolimie, kiedy Dawid zdobywa to święte miasto, właśnie Jerozolimę, pojawia się w Jerozolimie kapłan, a przecież Melchizedek też był kapłanem Jerozolimy, pojawia się kapłan o imieniu Sadok. Tak? Mamy tam, był tam i Sadok. Prawda? Tu mamy to słowo Sadok. Pojawia się kapłan o imieniu Sadok. I teraz Sadok po hebrajsku. Czyli też sprawiedliwość, słuchajcie, to jest ten sam rdzeń. I teraz pytanie, czy ten Cadok też ma coś wspólnego z tamtym Cadokiem, Melchizedekiem? Czyli czy ten kapłan Jerozolimy jest jakimś wnukiem, potomkiem tamtego kapłana Jerozolimy, bo noszą to samo imię? Jeżeli imię Melchizedeka potraktujemy, że król Cadok, tak? To tutaj mamy też tego Cadoka. Tutaj też w Księdze Samuela mamy tego samego Cadoka. Więc tak naprawdę wiele hipotez jest na temat Melchizedeka. Kim była ta postać? Co ona znaczyło? Co znaczyło jej imię? Czy ona ma związek z tymi innymi postaciami biblijnymi? Nie? Oczywiście Melchizedek pojawia się też w psalmie 110, prawda? Tyś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Melchizedek jest ukazany jako pierwowzór dla królewskiego Mesjasza. Co ciekawe, nie Aaron. Tyś kapłanem nie na wzór Aarona. To jest bardzo dziwne, bardzo takie nawet kontrowersyjne w Biblii. Jeżeli królewski kapłan, czy król, czy kapłan w Jerozolimie miałby się pojawić jako symbol Mesjasza, to przecież on powinien być na wzór Aarona, czyli tego no, pierwszego arcykapłana w historii. Nie?
przynajmniej w tej świętej historii. Nie? Tymczasem psalm mówi, że jesteś kapłanem na wieki, nie na wzór nie Aarona, tylko na wzór Melchizedeka. Więc w tej historii jest dużo pytań. W historii Melchizedeka jest dużo pytań, a najbardziej chyba pytanie, które najczęściej zajmuje czytelników, jest to, w jakiego Boga wierzył Melchizedek. Bo o Melchizedeku jest dwukrotnie powiedziane, że był kapłanem, to tu mamy, proszę zobaczyć, na końcu tego wersetu, jesteśmy cały czas w 14 rozdziale Księgi Rodzaju, w historii Melchizedeka, ten krótki pasus, tajemniczy pasus o Melchizedeku, że on był Kohen Le'el Elyon, czyli dosłownie był kapłanem Boga Najwyższego. No i teraz znowu jest to pytanie, które już wspomniałem, że jakiego Boga, o co chodzi? Czy Bóg Najwyższy to jest ten sam Bóg, co Bóg Abrahama? Tak wygląda, bo on błogosławi, prawda, Abrahamowi w imię tego Boga. Abraham jakby rozpoznaje z Melchizedekiem, że no wierzą czy wyznają tego samego Boga. Pytanie, które się pojawia, to skąd Melchizedek ma objawienie prawdziwego Boga? Tak? Nigdzie Biblia nie wprowadza tej postaci, nigdzie nie wprowadza to, żeby ten kapłan Szalemu, tego miasta poświęconego Bogu Szalimowi, prawda, był kapłanem no, tego samego Boga, w którego wierzy Abraham, Boga jedynego, Boga Adonai. Tutaj akurat ta kwestia wydaje się trochę prostsza w interpretacji, i może nawet niektórych troszkę rozczaruje, dlatego że no tutaj ta tajemniczość znika, tajemniczość czci El Eliona przez Melchizedeka, Boga Najwyższego, znika, jeżeli uświadomimy sobie, że bóstwo pod tytułem El, czy El Elion jako El Najwyższy, było powszechnie czczonym bóstwem w Kananie w tamtym czasie, tak, w czasach drugiego tysiąclecia przed Chrystusem. El to jest imię Boga, który był naczelnym Bogiem Panteonu kananejskiego, ugaryckiego i Hebrajczycy przejęli to imię, tak? Przejęli to. Zresztą mam odcinek o Elohim, tak? Ja tam wspominam troszeczkę o tym najstarszym etapie religii biblijnego Izraela, gdzie właśnie Bóg pierwotnych plemion protoizraelskich jest czczony tak samo jak Bóg Kananejczyków, czyli jako El, jako Bóg Najwyższy, czy to właśnie El Elyon, czy to El Shaddai, czy El Olam, Bóg Wieczny, El Chai, Bóg Żywy. Wszędzie w historii patriarchów pojawia się to cząstka El, która przestaje być tajemnicza, jeżeli właśnie weźmiemy pod uwagę w ogóle religię kananejską. To znaczy na tamtych terenach El był uważany za stworzyciela świata, ojca bogów, przewodniczącego zgromadzenia bogów i najwyższego boga w panteonie kananejskim i ugaryckim. Więc tutaj pod tym kątem przestaje nas troszkę dziwić, że Melchizedek, władca miasta kananejskiego, jest wyznawcą El Eliona. No można by powiedzieć w pewnym sensie, że wszyscy wtedy byli wyznawcami El Eliona, łącznie z Abrahamem, tak? Abraham wierzy wtedy w tego samego Boga. Dobrze. No, może tyle. Tak jak mówię, ta historia znowu to jest długa i tu pewnie dużo by można opowiadać, ale nie chcę robić wykładów z każdego pytania, tylko chcę tak naprawdę przejść troszkę szybciej. Kolejne pytanie. Chris zadaje. Po raz pierwszy na kanale. Ciekawy temat. To kanał religijny, czy raczej rozkminy tematyczne? No tak, jest to kanał o tyle pewnie religijny, że zajmujemy się Biblią, ale jak zauważyliście, ja raczej staram się tak w taki zobiektywizowany sposób podjąć pewne tematy, pewne zagadnienia, naświetlić o strony bardziej historii, języka, nauki itd., itd. Także raczej takie rozkminy tematyczne, jak to pan nazwał. Idźmy dalej. Mam Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu przetłumaczone przez biskupa Kazimierza Romaniuka. Jak pan ocenia to tłumaczenie? No, oceniam dobrze, tak można powiedzieć. To jest przekład, tak zwana Biblia Warszawsko-Praska. Nazwa pochodzi stąd prawdopodobnie, że właśnie biskup Romaniuk przez długi czas był biskupem diecezji warszawsko-praskiej, później, no i chyba do teraz jest cały czas emerytowanym biskupem tej diecezji. No więc Biblia Warszawsko-Praska to jest jego tłumaczenie, to jest rzadkość w ogóle w realiach polskich, że całe Pismo Święte jest przetłumaczone przez jednego człowieka. Natomiast porównywałem sobie niektóre fragmenty z innymi tłumaczeniami i akurat te, które porównywałem, wypadły bardzo pozytywnie, więc pozytywnie oceniam. To jest katolickie tłumaczenie, nie odbiegające zanadto od takich innych katolickich przekładów, jak Biblia Tysiąclecia czy Biblia Poznańska chociażby, ale niektóre rozwiązania translatorskie ma bardzo dobre. Dobrze, idźmy do kolejnego pytania. Pan Jacek pyta, czy wiara jest wykorzystywana w celach zarobkowych? I ten filmik jest właśnie po to nagrany, żeby czerpać zyski, mówiąc o Bogu. Przytoczyłem ten komentarz, bo mnie bardzo rozśmieszył. Panie Jacku, no nie, rozczaruję pana. Gdybym nie chciał zarobkowo działać, to bym podjął inne
wyzwania, których mam sporo, propozycje, natomiast wolę być z Wami na kanale, wolę tutaj dzielić się też troszeczkę wiedzą, mieć tą interakcję z Wami. No więc, Panie Jacku, nie, to nie jest w celach zarobkowych. Kolejne pytanie. Panie doktorze, kiedy można spodziewać się premiery Księgi Kohleta w serii NKB, czyli Nowy Komentarz Biblijny? Jest taka renomowana seria komentarzy biblijnych, no, wydawanych przez faktycznie najlepszych biblistów w Polsce. Każda księga to będzie osobny komentarz i rzeczywiście ja mam zaszczyt przygotowywać komentarz do Księgi Kohleta w tej serii, no ale kiedy się ukaże, mam nadzieję, że na początku przyszłego roku. Mam nadzieję, że już nie tak długo. Dobrze. I teraz przechodzimy już do tytułowego pytania naszego dzisiejszego Q&A, dlatego że dużo pytań pojawia się właśnie o to, czy Pan Jezus istniał, czy Jezus w ogóle istniał, tak? Tutaj na przykład Olaf pyta, ciekawe, czy Jezus istniał naprawdę. Prawdopodobnie biblijny Jezus to kompilacja kilku proroków, których wtedy w Jerozolimie nie brakowało. No, taka hipoteza zresztą też się pojawiła wśród mitycystów, taka hipoteza też się pojawiła. Ktoś inny tutaj cytuje Łukasza, profesora Łukasza Niesiołowskiego z Panu, mojego znajomego. Tak naprawdę Jezus z Nazaretu nie ma poza biblijnego świadectwa. Wszystkie znane nam informacje o Jezusie zależą od tradycji chrześcijańskiej. Tak? Kolejny komentarz. Jezus nie istniał, proszę bardzo. Kolejny komentarz. To ja się zgodzić z tezą, że na pewno istniał historyczny Jezus, nie mogę, ponieważ chyba chodziło Panu o powoływanie się, tak, na późniejsze teksty kronikarzy, historyków, którzy nie piszą nic o Jezusie, tylko o chrześcijanach, i to jest ciekawy argument, czy gminach, w których początek miały o niejakiego Jezusa. To nie są żadne pewne dowody. Zaraz się do tego ustosunkuję. Kolejne pytanie. Działalność Jezusa też opisano w Ewangeliach po jego śmierci. Czy to znaczy, że Jezus nie istniał? Kolejne pytanie. A ja zastanawiam się, jak Jezus to powiedział, skoro nie ma dowodów na jego istnienie. Więc to są pytania, które znalazłem tylko pod odcinkiem, właśnie pod ostatnim chyba Q&A. Tych pytań o właśnie istnienie Jezusa jest więcej, jest dużo więcej. Dlatego tak krótko. Spróbuję się do nich odnieść krótko, ale merytorycznie. To znaczy, zdajecie sobie sprawę, że na ten temat mógłbym naprawdę nagrać serię i do takich porządnych wykładów, tak? Z analizą poszczególnych źródeł chrześcijańskich, pozachrześcijańskich i tak dalej. Dzisiaj tylko tak naprawdę dotknę tego tematu krótko, ale mam nadzieję, że tak zasadnie, żeby trochę tych wątpliwości rozwiać. I przede wszystkim rzeczywiście tutaj zgodzę się z tymi komentującymi, którzy twierdzą, że bezpośrednie świadectwa o Jezusie, czy bezpośrednie, niezależne świadectwa na temat postaci, osoby Jezusa, kim był, co zrobił, to są przede wszystkim świadectwa chrześcijańskie. Tak? Wśród tych świadectw mamy przede wszystkim Ewangelie synoptyczne, tak? Czyli trzy Ewangelie, Mateusza, Marka i Łukasza. Mamy do tego Ewangelię świętego Jana, mamy listy świętego Pawła i mamy też pisma wczesnochrześcijańskie i chrześcijańskie apokryfy, jak na przykład Didache czy Ewangelia Tomasza, chociaż te ostatnie źródła nie zawsze są uznawane za bezpośrednie czy za niezależne, bo czasem one już zależą od Ewangelii kanonicznych, tych synoptycznych, czy świętego Jana, czy zależą od wcześniejszych pism chrześcijańskich. Ale generalnie na przykład w Didache, czy zwłaszcza w Ewangelii Tomasza, to prawda, to jest apokryficzna Ewangelia, pojawiają się pewne logiony słowa Jezusa, które nie pojawiają się w Ewangeliach kanonicznych. Więc być może też mamy tu do czynienia z jakimś bezpośrednim źródłem na temat osoby Jezusa. I teraz rzeczywiście tak jest, że bezpośrednie świadectwa na temat Jezusa to są świadectwa chrześcijańskie. I ja w ogóle nie chcę podejmować tematu wiarygodności Ewangelii, listów świętego Pawła, bo to jest temat, tak jak powiedziałem, to jest ogromny temat. Tutaj bym musiał dużo zrobić takie wprowadzenia w ogóle do metody historycznej, jak się bada teksty starożytne i tak dalej. Natomiast powiem tak ogólnie, że dla jednych oczywiście będzie to plusem, będzie to, no bo skoro to są świadkowie, oni to spisują, tak? Świadkowie życia Jezusa, czy ich jakieś kolejne pokolenia, no to znaczy, że jest to wiarygodne. Natomiast dla historyków często te przekazy będą uważane za mniej wiarygodne, czy wprost tendencyjne, no dlatego, że oni mówią, że na przykład chrześcijanie właśnie chcieli wykazać, tak? Chcieli wykazać to, w co wierzą, dlatego pisali o Jezusie. Zresztą w Ewangeliach mamy takie wprost sformułowania, prawda? Że to zostało napisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. O ile to ma rangę świadectwa, takie stwierdzenie, o tyle dla historyka nie możemy się dziwić, że dla historyka takie stwierdzenie będzie od razu wskazywało, że trzeba ten dokument traktować z dużą ostrożnością, bo jeżeli autor wyraźnie stwierdza sam,
że piszę po coś, aby przekonać czytelnika. Piszę w celu bardzo perswazyjnym, bardzo takim namawiającym do czegoś, to widać wyraźnie, że tu jest pewna tendencja, nie chcę powiedzieć tendencyjność, tak? Ale że te teksty mają pewną tendencję. I teraz nie chcę wchodzić. Oczywiście Ewangelie są źródłem historycznym i są wiarygodne, natomiast ja nie chcę podawać tutaj mojej opinii, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ja raczej ten kanał traktuję tak, żeby podawać pewne naukowe, czy pewien konsensus naukowy na dany temat. I dzisiaj trzeba oczywiście stwierdzić, że jeżeli chodzi o konsensus naukowy, to Ewangelie, czy w ogóle pisma wczesnochrześcijańskie, one są źródłem historycznym dla poznania osoby Jezusa, natomiast z tym zastrzeżeniem, że trzeba wiedzieć, że te pisma właśnie one nie powstały jako historia danej osoby, czy biografia tej osoby, tylko one powstały właśnie z celu takiego przekonywania. To znaczy, tutaj się używa takiego słowa kerygmat, tak? Tak naprawdę Ewangelie to jest już kerygmat, czyli nauczanie, przekonywanie, katecheza, głoszenie, świadectwo o Jezusie, tak? Więc tak naprawdę Ewangelie są pierwszą, są świadectwem nie tyle, można by powiedzieć, osoby samego Jezusa, co są świadectwem tego, czego nauczał Kościół o Jezusie, pierwsze wspólnoty o Jezusie. Nie? Więc to jest tak, taki konsensus naukowy jest taki, że Ewangelie pod pewnym względem, czy pod pewnym warunkiem są uważane za źródła historyczne, ale oczywiście nie takie bezpośrednio, to nie są jakby teksty historyczne, czy to nie są teksty kronikarskie. I teraz jaki obraz się z tego wyłania? Otóż wyłania się taki obraz bardzo pokrótce. Znowu to jest ogromne uproszczenie, proszę to wybaczyć, ale temat jest ogromny. To uproszczenie polegałoby na tym, że konsensus świata naukowego dzisiaj jest taki, że te źródła świadczą o jakiejś rzeczywistej osobie. To znaczy, że rzeczywiście Jezus istniał i większość historyków nie ma wątpliwości, i to będzie zresztą no, konkluzja całego tego mojego wywodu, że większość historyków no, nie ma wątpliwości, że jakiś Jezus istniał. Że całemu temu nurtowi chrześcijańskiemu, całemu temu prądowi, prawda, tej zmiany w judaizmie, nadał rozpęd no, jakiś prorok, jakiś nauczyciel, właśnie Jezus, ale różnice zaczynają się pojawiać wtedy, kiedy dochodzimy do interpretacji, kim on był, tak, co to była za postać. Nie? To jeszcze do tego zaraz nawiążę. Ale rzeczywiście świadectwa chrześcijańskie są bardzo mocne, na temat osoby Jezusa. I tu raczej dzisiaj historia, jak powiedziałem, to są wyjątkowo, już bardzo rzadko pojawiają się takie publikacje, że takich, tak nazwijmy to, radykalnych mitycystów, którzy twierdzą, że w ogóle nie było takiej osoby, że to zostało właśnie stworzone na zasadzie kompilacji różnych mitów, prawda, o Horusie, Ozyrysie i wielu innych, że została skomponowana osoba Jezusa. Czy kompilacja takich bogów jak Baal, który też zmartwychwstaje na wiosnę każdego roku, prawda? Święto Nisan, zmartwychwstanie Chrystusa też miało miejsce na wiosnę i tak dalej. Więc pomijając skrajnych mitycystów, czy takich radykalnych mitycystów, większość historyków uznaje osobę Jezusa jako osobę historyczną, natomiast cały spór, czy cały tutaj taki, można powiedzieć, jakaś takie dyskusja w nauce, dotyczy tego, kim Jezus był. I zanim do tego przejdę, to jeszcze podam świadectwa poza chrześcijańskiego świata, czyli głównie świadectwa ze świata grecko-rzymskiego. Te świadectwa, od razu trzeba tu powiedzieć, że one rzeczywiście mają w pewnym sensie charakter wtórny, czy zależny, może nie tyle zależny, bo czasem się mówi, że to są źródła niebezpośrednie, czy źródła pośrednie albo zależne. To nie jest dobre określenie, bo na przykład dzieła Tacyta to nie są dzieła zależne od chrześcijan, więc słowo tutaj, że to są świadectwa zależne albo pośrednie nie jest dobre, ale to rzeczywiście są świadectwa, które bardziej mówią o chrześcijanach niż o samej osobie Jezusa. I pierwsza konstatacja jest taka, że współcześni Jezusowi historycy czy pisarze ze świata grecko-rzymskiego no nie wspominają o Jezusie, nie wspominają takiej postaci. Wspomnienia zaczynają się dopiero jakby następne pokolenia, w następnych pokoleniach. I tutaj przytaczam chyba taki jeden z ciekawszych, bardziej znanych przykładów, Józef Flawiusz, tak? Ważny historyk żydowski, który napisał kilka wielkich dzieł, między innymi Dawne dzieje Izraela. Tak? Takie ważne, jedno z najważniejszych, taki można powiedzieć opus magnum Józefa Flawiusza, Dawne dzieje Izraela. I pojawia się tam fragment, gdzie rzeczywiście pojawia się osoba Jezusa. Mianowicie Festus już nie żył, a Albinus wyjechał, więc Ananiasz zwołał Sanhedryn i stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa zwanego Chrystusem oraz kilku innych. Oskarżył ich o naruszenie prawa i skazał na ukamienowanie. I teraz tutaj się pojawia tak naprawdę osoba Jakuba jako główna. To jest znowu taki spór, tu chodzi prawdopodobnie o Jakuba Młodszego, tego szefa wspólnoty jerozolimskiej. Tam mamy kilku Jakubów, prawda? Jakub Starszy, Jakub Młodszy i tak dalej. Tam jest pewien
spór do tego, kim był ten Jakub, też mamy spór do tego, bo tu jest powiedziane wyraźnie, że Jakub był bratem Jezusa, tak? Czy tu chodzi o brata rodzonego, czy chodzi o brata przyrodniego, czy o brata siostrzanego, czy brata stryjecznego. Tutaj mógłbym osobny odcinek nagrać na ten temat, czy Jezus miał braci, tak? Bo to zresztą takie pytanie nawet padało kilka razy już i może faktycznie kiedyś do jakiegoś Q&A albo taki odcinek nagramy, czy Pan Jezus miał braci, no bo w Ewangeliach się pojawia, tak? To nie jest tylko formuła jakaś tutaj, która się pojawia u Flawiusza, ale w samej Ewangelii, czy w samych pismach Nowego Testamentu pojawia się, że Jezus miał braci, brata czy braci. Tutaj Jakub jest ukazany jako brat. No oczywiście u Flawiusza, tylko że tak jak mówię, to jest bardziej świadectwo na temat Jakuba, jako brata Jezusa zwanego Chrystusem. Flawiusz pisze pod koniec pierwszego wieku i mamy coś, co jest takim bardzo słynnym i dyskutowanym tekstem właśnie, który się pojawia w dawnych dziejach Izraela, historyka Józefa Flawiusza, tak zwane Testimonium Flawianum. Testimonium Flawianum przez długi czas było przytaczane przez chrześcijan jako właśnie taki niezbity dowód na historyczność osoby Jezusa. Natomiast przeczytajmy sobie ten tekst, żebyście sami mogli dojść do wniosków, do których dochodzą dzisiaj no, naukowcy w większości na temat tego, czym jest Testimonium Flawianum. Bo przeczytajmy sobie ten tekst, ale z jednym założeniem, żebyście wiedzieli, że Flawiusz nigdy nie był chrześcijaninem. Praktycznie osoba Jezusa była, jeżeli w ogóle znał ją, to była mu obojętna i był wierzącym, praktykującym Żydem. I teraz wiedząc to, posłuchajmy, co mówi Testimonium Flawianum, czyli fragment dawnych dziejów Izraela Józefa Flawiusza. I był w tym czasie Jezus, człowiek mądry, jeżeli w ogóle można nazwać go człowiekiem. Tu już mamy sugestię, że Jezus jest Bogiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe i był nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmowali prawdę. Zjednał sobie wielu Żydów jako też pogan. On to był Chrystusem, czyli Mesjaszem. A gdy wskutek doniesienia najznakomitszych z nas, mężów, Piłat skazał go na śmierć krzyżową, jego wyznawcy nie przestali go miłować. Ukazał im się znów na trzeci dzień jako żywy, co o nim, jak i mnóstwo innych zdumiewających rzeczy, przepowiedzieli prorocy. Odtąd, aż po dzień dzisiejszy, istnieje plemię chrześcijan, którzy od niego otrzymali nazwę. No więc o ile, tak jak powiedziałem, to świadectwo znajdujące się w dziele Flawiusza było przez chrześcijan przytaczane jako niezbity dowód na istnienie osoby Jezusa Chrystusa, więcej na to, że Jezus był Mesjaszem i że zmartwychwstał trzeciego dnia, o tyle dzisiaj badacze no, raczej nie mają wątpliwości, że to jest wstawka do dzieła Józefa Flawiusza. Dlatego, że sami na pewno zauważyliście, że to dzieło po pierwsze, no umówmy się, to dzieło pisze chrześcijanin, wierzący chrześcijanin. To dzieło pisze, to jest zresztą chrześcijańskie wyznanie wiary, tak? Że Jezus jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, że Jezus ukazał się na trzeci dzień jako żywy, czyli to jest mowa o zmartwychwstaniu Jezusa, co przepowiedzieli prorocy. No to jest formuła, którą święty Paweł używa w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, tak? Czyli katatas graphas, że zmartwychwstał zgodnie z pismem, zgodnie z tym, jak to przepowiedzieli prorocy. To jest najstarsza formuła chrześcijańskiego wyznania wiary. Więc naprawdę dziwne, żeby taka formuła i wprost takie wyznanie, że Jezus był Mesjaszem, pojawiła się w ustach praktykującego Żyda Flawiusza, który praktycznie był obojętny chrześcijaństwu, albo chrześcijaństwo było mu obojętne, w tym osoba Jezusa. Nigdy Flawiusz nie był chrześcijaninem. Mamy takie potwierdzenia w kilku tekstach, między innymi Klemensa, ale przede wszystkim Orygenesa. Orygenes dwukrotnie pisze, nawet tutaj gdzieś to pokazałem takie argumenty. Orygenes dwukrotnie stwierdza, że Flawiusz nie uznawał, nie uważał Jezusa za Mesjasza. Tak? Dwukrotnie mamy tekst w dziełach Orygenesa, w jego komentarzach, że Flawiusz, on się powołuje zresztą na Flawiusza, i że Flawiusz nie był chrześcijaninem, nigdy nie uznawał Jezusa za Mesjasza. Więc to jest pierwszy powód, dla którego ten tekst jest podejrzany, tak? Że Flawiusz miałby wypowiedzieć takie słowa. Po drugie, kontekst Testimonium Flawianum zupełnie nie pasuje, widać, że ten fragment jest wstawiony. Mianowicie po tym tekście, właśnie ten, który przeczytaliśmy i ten tekst się kończy, następny werset to jest dosłownie taki. W tym czasie dotknęło Żydów inne nieszczęście. No więc tutaj tak pozytywnie Flawiusz wypowiada się o Jezusie, o tym, że ludzie przyjmowali prawdę. Proszę zobaczyć, to też jest w ogóle no, ciekawe, że Flawiusz miałby powiedzieć, że z radością przyjmowali prawdę wszyscy, którzy słuchali Jezusa i tak dalej. I nagle mówi, że w tym czasie Żydów dotknęło inne nieszczęście.
No więc o tej pozytywnej postaci nagle miałby mówić, że to jakieś nieszczęście. Więc tak naprawdę ten tekst się odnosi do tego, co było nad testimonium Flawianu. Bo tam powyżej Flawiusz też odnosi się do nieszczęścia, które spotkało Żydów. I teraz mówi o tym innym nieszczęściu. Więc to również to, że umieszczenie tego fragmentu w tak dziwnym kontekście, również zdaje się dla naukowców, dla badaczy potwierdzać, że ten fragment jest tutaj wstawiony. Poza tym jest jeszcze jeden bardzo mocny argument przeciwko testimonium Flawianom jako autentycznym. Mianowicie ten tekst pojawia się w obiegu chrześcijańskim bardzo późno, bo dopiero w IV wieku. Otóż okazuje się, że Józefa Flawiusza cytują chrześcijanie już od II wieku. Drugi wiek cytują Orygenes, Tertulian, inni cytują Flawiusza. Trzeci wiek chrześcijanie cytują Flawiusza. Nigdzie w tym czasie nie wspominają o testimonium Flawianu. Gdyby tak mocny tekst, takie wyznanie wiary w Jezusa jako Mesjasza, który zmartwychwstał, było już wtedy w testimonium Flawianum, aż dziwne, że żaden tekst chrześcijański, a chrześcijanie komentują Flawiusza i powołują się na niego, nikt z nich nie wspomniał o Flawiuszu. Ten tekst testimonium Flawianum pojawia się dopiero w IV wieku w rękopisie, który zawdzięczamy Eusebiuszowi z Cezarei. To jest biskup, zresztą bardzo znany, bardzo ważna postać dla pierwszego kościoła, Eusebiusz z Cezarei, biskup z IV wieku, który no, napisał historię kościelną, tak? To jest, można powiedzieć, taki pierwszy historyk kościoła. Natomiast trzeba tu od razu powiedzieć, że ta historia kościelna i w ogóle dzieło Eusebiusza no, ma taki charakter bardzo chrześcijańsko-apologetyczny. Eusebiusz pozwala sobie na różne takie wstawki, dodatki, uzupełnienia, które nie są historyczne. I wprost dzisiaj się mówi, albo inaczej, może tak się nie mówi, ale wydaje mi się, że jest to prawdopodobna hipoteza, że sam Eusebiusz może być odpowiedzialny za tą właśnie wstawkę. Za tą właśnie wstawkę. Dlaczego? Dlatego, że kopie, które dzisiaj posiadamy dawnych dziejów Izraela, czyli dzieło Józefa Flawiusza, one wszystkie są zależne od właśnie tej kopii z IV wieku, dzieła Eusebiusza. I teraz właśnie już te wszystkie późniejsze kopie zawierają tą wstawkę testimonium Flawianum. Tak? Także tu nawet widzicie, zaznaczyłem na czerwono te fragmenty, które zdaniem historyków są najbardziej wątpliwe. Bo konsensus badaczy jest taki, że pewna wzmianka o chrześcijaństwie mogła się w tym miejscu pojawić, prawda? Chociażby to ostatnie zdanie. Odtąd aż po dzień dzisiejszy istnieje plemię chrześcijan, którzy od niego otrzymali nazwę. Więc tutaj pewna wzmianka o Chrystusie czy Jezusie i o chrześcijanach mogła się pojawić w testimonium Flawianum. Natomiast najwięcej wątpliwości budzą właśnie te wersety, które zaznaczyłem. To znaczy badacze albo odrzucają testimonium Flawianu w całości, jako tekst nieautentyczny i uzupełniony wyraźnie przez chrześcijanina, albo przynajmniej wykreślają czy ograniczają to testimonium do tak naprawdę wzmianki o Jezusie i wzmianki o chrześcijanach. Także tutaj mamy, no przede wszystkim też Flawiusz pisał dla pogan, więc gdyby miał pisać dla pogan, to no, nie używałby takich terminów typowo semickich, biblijnych, że Jezus był Mesjaszem, raczej by wytłumaczył te terminy. Jest dużo innych, ja nie chcę wchodzić tutaj, prawda, na temat testimonium Flawianu, też tu by można dużo odcinek nagrać, ale to tylko pokazuje, że ten tekst, który no, jest niezwykłym tekstem, jest rzeczywiście niezwykłym wyznaniem wiary, wszystko wskazuje na to, że jest tekstem, który pojawił się w dawnych dziejach Izraela w IV wieku. Dobrze, idźmy do kolejnych źródeł grekochrześcijańskich na temat osoby Jezusa. Mamy Tacyta i jego słynne roczniki, roczniki Cezarów, on tam prawda, opisuje różnych Cezarów, to jest około 115 rok. Flawiusz, tak jak mówiliśmy, gdzieś końcówka I wieku, tu już mamy początek II wieku. I Tacyt opisuje jako ważny historyk, w ogóle to jest bardzo ważna postać, to jest arystokrata, no już z takiego świata, można powiedzieć, szczytu, jeżeli chodzi o arystokrację rzymską, ważny historyk Rzymu, opisuje kontekst pożaru Rzymu za Nerona, prawda? Słynny pożar Rzymu za cesarza Nerona. I Tacyt w rocznikach mówi tak. Wierzono, że pożar Rzymu był nakazany. Aby więc tę pogłoskę usunąć, Neron podstawił winowajców i dotknął wyszukanymi torturami tych, których znienawidzono za ich obrzydliwości, a których lud nazwał chrześcijanami. Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza poniósł śmierć z rąk jednego z prokuratorów Poncjusza Piłata. To świadectwo jest ważne. Historycy mają do niego pewne też wątpliwości, bo po pierwsze, dlaczego tu nie ma nazwy Jezus, tylko jest Chrystus, czyli nazwa taka, można powiedzieć, też jako wyznanie wiary. Po drugie, dlaczego nazwał Poncjusza Piłata prokuratorem, a nie prokonsulem, a nie namiestnikiem,
Poncjusz Pio był namiestnikiem, prokurator Judei pojawia się później. No więc historycy tutaj też dyskutują nad tym świadectwem, ale jest to jedno z ważnych świadectw, nie tyle może znowu, tak jak tutaj słusznie ktoś zauważył w komentarzu, że to są świadectwa nie tyle na temat samej osoby Jezusa, tylko raczej na temat chrześcijan, którzy no wzięli początek od jakiegoś, powiedzmy, Chrystusa, ale tak naprawdę to jest bardziej świadectwo z II wieku już o tym, że chrześcijaństwo gdzieś już zaczyna być zauważane w Rzymie. Dopiero w II wieku, zobaczcie, nie? Że pojawiają się jakieś takie poboczne, jakieś takie wzmianki, że to jeszcze nie wiadomo dokładnie o co chodzi, ale już jacyś tam chrześcijanie, prawda, pojawiają się. Więc tacy, który nie był przychylny chrześcijaństwu, taką wzmiankę daje i ona jest tu wiarygodna. Ta wzmianka jest rzeczywiście, wydaje się wiarygodna. Inna wzmianka to jest oczywiście też często dosyć przytaczane w tym kontekście Swetoniusz, jego żywoty Cezarów, to też jest początek II wieku. I on między innymi w żywocie Klaudiusza mówi tak. On, czyli Klaudiusz, wypędził z Rzymu wszystkich Żydów, którzy podburzeni przez niejakiego Chrystosa często wywoływali zamieszki. No więc mamy przede wszystkim Chrystosa i no okej, to się przedstawia też jako świadectwo za historycznością osoby Jezusa, natomiast tutaj też historycy mają takie dość uzasadnione wątpliwości, bo po pierwsze samo słowo Chrystos jest tu niejednoznaczne. To może być tak, że sobie Swetoniusz niedobrze dosłyszał i że to jest Chrystus, ale znaleziono, że to słowo też oznacza no, w Grece kilka innych znaczeń i tak dalej. Ale przede wszystkim wątpliwe jest to, że mowa jest o tym, że w Rzymie Klaudiusz wypędził z Rzymu Żydów, którzy podburzeni przez niejakiego Chrystosa często wywołali zamieszki. On pisze o jakimś roku, mniej więcej za Klaudiusza, to jest około roku 49. I w tym 49 roku, czyli jakieś 10 lat po, czy 20 lat po ukrzyżowaniu, zmartwychwstaniu Jezusa, Jezus miałby być w Rzymie i miałby tam wzbudzać zamieszki. No oczywiście tutaj jest powiedziane, jest tam tekst w Dziejach Apostolskich, że też rzeczywiście, że gdzieś tam jest coś takiego, że tam, gdzie się pojawiali chrześcijanie, w Dziejach Apostolskich jest mowa, że Żydzi wzniecali w tych miastach zamieszki. No więc coś na rzeczy tu może być, ale czy Jezus faktycznie 20 lat po swojej śmierci nagle pojawił się w Rzymie i tam wzbudzał jakieś zamieszki i pod wpływem tych zamieszek, no bo jest powiedziane, że ci Żydzi byli podburzani przez niejakiego Chrystusa w 50 roku naszej ery, czyli 20 lat po męce śmierci Jezusa. No więc to świadectwo też jest takie dyskusyjne. Ważnym z kolei, chyba ważniejszym świadectwem na pewno wydaje się świadectwo Pliniusza Młodszego, a to przede wszystkim z tej racji, że Pliniusz Młodszy rzeczywiście przesłuchiwał chrześcijan. On już miał bezpośredni kontakt z chrześcijanami, o czym nie można pewnie powiedzieć w przypadku Tacyta czy Swetoniusza. Pliniusz miał kontakt z chrześcijanami, zresztą Pliniusz znał się ze Swetoniuszem, to jest też inna ciekawa historia, ale właśnie on w liście do cesarza, do Trajana, pisze o chrześcijanach tak. Uważałem, że należy uwolnić tych, którzy stwierdzili, iż nie są ani nie byli chrześcijanami, no bo on ich przesłuchiwał. Skoro ze mną wzywali bogów przed twoim posągiem, który w tym celu kazałem przynieść, składali ofiary, skadzidła wina, co więcej złoże, czyli Chrystusowi, do czego podobno nie jest się w stanie wzmusić prawdziwych chrześcijan. Inni, wymienieni w owym piśmie, mówili, że są chrześcijanami, a zaraz potem zaprzeczali temu, mówiąc, że wprawdzie byli, lecz zerwali już chrześcijaństwem, niektórzy przed wielu laty, inni nawet przed 20. Ci wszyscy także uczcili twój posąg i wizerunki bogów, no bo chrześcijanom nakazano, żeby przesłuchując chrześcijan, żeby udowodnili, że nie są wyznawcami Chrystusa, mieli, prawda, złożyć ofiarę przed posągiem Cezara, także złożyczyli Chrystusowi. Zapewniali, o i tu jest ciekawe zdanie, ostatnie właśnie, które Pliniusz tutaj przytacza, zapewniali zaś, że największą ich winą, czy też błędem, było to, że mieli zwyczaj w określonym dniu o świcie, chodzi o niedzielę, zbierać się i śpiewać na przemian pieśni ku czci Chrystusa niby Boga. Tam się w tekście pojawia dosłownie quasi theos, czyli to można przetłumaczyć jakby Boga, niby Boga. I znowu, proszę zwrócić uwagę, że tutaj nie tyle mówi się o Jezusie, bo to znowu to świadectwo przytacza się na potwierdzenie wiarygodności, historyczności osoby Jezusa, ale znowu tu trzeba powiedzieć, że tu jest powiedziane, że to oni twierdzili, że się zbierali, aby czcić tego Chrystusa. Więc tutaj rację mają ci historycy, którzy stwierdzają, że te świadectwa przytoczone przeze mnie przed chwilą, grekorzymskie, one rzeczywiście, ja chcę podsumowuję tą całą historię, nie chcę wchodzić w szczegóły i takie duże badania, ale te świadectwa, one są bardzo ważne, one są bezcenne, ale one rzeczywiście raczej potwierdzają istnienie ruchu chrześcijańskiego pod koniec I wieku, niż są bezpośrednim dowodem na historyczność osoby Jezusa. Nie? Bo one raczej mówią o chrześcijanach, i w co oni wierzyli, kogo oni wyznawali, albo co oni mówili,
niż bezpośrednio, jakby one nie wracają do osoby Jezusa, tylko cały czas mówią o chrześcijanach, co oni mówili, co oni wyznawali, co oni wierzyli. Więc wracam do tego, od czego tak naprawdę zacząłem odpowiedź na to pytanie, że bezpośrednie i można by powiedzieć niezależne źródła na temat samej osoby Jezusa, to są rzeczywiście źródła chrześcijańskie. To są Ewangelie synoptyczne, to jest Ewangelia Jana, to są listy świętego Pawła. Natomiast te źródła, które teraz przytaczam, one są źródłami czasem pośrednimi, czasem zależnymi, a czasem po prostu źródłami niezależnymi, ale wynikającymi już no, z drugiego wieku, które już tak naprawdę opisują wczesny ruch chrześcijański i co o tym ruchu wiedzieli. Mam jeszcze oczywiście sławne dzieło Celsusa, czyli takiego starożytnego, można powiedzieć, filozofa, który za cel obrał sobie krytykę chrześcijańskiego ruchu. To znaczy chciał wykazać, że to, czym jest chrześcijaństwo, jest to nielogiczne, niezasadne z punktu widzenia właśnie filozofii greckiej czy rzymskiej. On twierdził, że właśnie Matka Boża poczęła Pana Jezusa, prawda, w sposób nielegalny, poprzez nierząd z jakimś tam rzymskim legionistą panterą, że Jezus był magikiem, że był jakimś takim hochsztaplerem. Zresztą Celsus miał wiele takich rzeczy, jeżeli chodzi o badania Starego Testamentu, to Celsus jako pierwszy podważał wiarygodność mojżeszowego autorstwa Pięcioksięgu. Tak? On pokazywał, że rzeczywiście Pięcioksiąg nie może być napisany przez Mojżesza i dawał potem ciekawe argumenty, które dzisiaj historycy powtarzają. Oczywiście na temat Jezusa miał bardzo wypaczone i bardzo takie, można powiedzieć, negatywne spojrzenie, ale co tu jest istotne? Że Celsus przytacza, to jest końcówka II wieku, tak? Czyli bardzo wczesne dzieło. Znamy to dzieło, notabene też pośrednio znamy je tylko jakby z polemiki Orygenesa, tak? To samo dzieło Celsusa zaginęło, ale znamy dzieło Orygenesa kontra Celsum, czyli przeciwko Celsusowi, które napisał Orygenes, chrześcijański ważny pisarz pierwszego kościoła. I właśnie znamy te fragmenty Celsusa z dzieła Orygenesa. No i rzeczywiście, co tu jest istotne, co tutaj badacze podkreślają? Że Celsus wymyśla bardzo wiele argumentów przeciwko chrześcijaństwu, a nawet na myśl mu nie przyjdzie, żeby podać podstawowy argument, że Jezus nie istniał. Nie? Że on wymyśla bardzo takie, można powiedzieć, specyficzne, wyrafinowane, wyszukane argumenty, żeby obalić nurt chrześcijański czy ruch chrześcijański. Tymczasem najprościej by mu było zapewne powiedzieć, że w ogóle takiej osoby nie było jak Jezus. Ale taki argument na tamten czas, a to jest bardzo czas bliski jeszcze czasom Jezusa, na tamten moment taki argument nie przyszedł mu do głowy. To jest mocne świadectwo za tym, że wtedy stwierdzenie, że w tamtym czasie stwierdzenie, że Jezus nie istniał, byłoby uznane za absurdalne, co potwierdza rzeczywiście historyczność osoby Jezusa. Mamy oczywiście też często wspominane źródła żydowskie, takie jak Talmud na przykład, i tutaj przytaczam jeden fragment Talmudu, już nie będę go czytał, ale mamy właśnie o Jezusie Nazarejczyku, który został powieszony w święto Paschy, czy tam jest też mowa o szabacie, że w szabat przed szabatem, wigilię szabatu został powieszony. Natomiast te źródła talmudyczne, czy w ogóle źródła żydowskie, trzeba pamiętać, że one już w pewien sposób są wtórne, w tym sensie, że one już się odnoszą do bardzo rozwiniętego ruchu chrześcijańskiego. Talmud przecież pochodzi z V-VI wieku, tak, spisany jest w VI wieku Talmud babiloński. No i odnosi się tak naprawdę już do nurtu chrześcijańskiego, a znowu nie tyle do samej osoby, historycznej osoby Jezusa, do tego bardziej, co nauczali chrześcijanie. Nie? Podobnie mamy tak zwane Toledot Jeszu, to też są takie starożytne, rabinackie jakieś takie nauki, które no, przedstawiają Jezusa w negatywnym świetle, takie historyjki, można powiedzieć, na temat osoby Jezusa, tak zwane Haggady. No i rzeczywiście tylko, że Toledot Jeszu to jest znowu źródło, które owszem ma starożytne korzenie, ale zostało spisane już w średniowieczu i tak dalej, więc te źródła żydowskie, one też mają pewną wartość historyczną, bo znowu nie pada w nich nigdzie zarzut, że Jezus nie istniał, co też jest ważnym argumentem, że one nie przyszło do głowy rabinom negować osoby Jezusa, raczej kwestionować nauczanie chrześcijańskie i tego, kim był Jezus. No więc gdybym miał podsumować jakoś ten krótki, taki trochę uproszczony, wybaczcie, wywód, no to powiedziałbym, że nie jest tak, że mamy dyskusje, spory co do istnienia osoby Jezusa. To jest jakiś taki mit krążący po internecie, że Jezus nie istniał. Raczej, tak jak powiedziałem, konsensus naukowy raczej jest tutaj ustalony, że jeżeli chodzi o osobę Jezusa. Natomiast cały spór dotyczy tak naprawdę źródeł. Dopiero tutaj właśnie te wykłady, które można by rozpocząć dopiero na temat każdego elementu, który tutaj przytoczyłem, dotyczyłyby tego właśnie sporów na temat poszczególnych źródeł. Ewangelie synoptyczne, tak?
w jakim sensie są źródłami historycznymi, jaka jest wiarygodność. To znaczy, tak jak mówię, moja opinia jest tutaj bardziej taka, można powiedzieć, konserwatywna. Ja bardziej uznaję Ewangelię za źródło historyczne, ale tak jak powiedziałem, tutaj na tym wykładzie bardziej stwierdzam konsensus, tak? Badacze uznają je za źródło historyczne, ale podchodzą na swój sposób sceptycznie jako do kerygmatu, czyli tak naprawdę nauczania pierwszego kościoła, że Ewangelie bardziej przedstawiają wizję, no bo one powstały jakieś 40 lat już, prawda, po wydarzeniach, które opisują, wydarzeniach męki, śmierci, nauczania Jezusa, zmartwychwstania, no więc przedstawiają raczej już przez te 40 lat mogło się dużo wydarzyć, tak, mówią historycy, mógł się ustalić pewien sposób mówienia o tym niezwykłym wydarzeniu osoby Jezusa, niezwykłym fenomenie osoby Jezusa i w związku z tym Ewangelie bardziej przedstawiają już katechezę, homilię, kerygmat pierwszego kościoła. Także spory dotyczą bardziej właśnie interpretacji poszczególnych źródeł. Ewangelii, listów Pawłowych, czy właśnie tych źródeł, które przetoczyłem ze świata grecko-rzymskiego, czy źródeł żydowskich. I obraz, jaki się wyłania, i znowu, jaki jest konsensus w świecie badaczy mniej więcej, bo tutaj już coraz trudniej mówić o konsensusie, kiedy wchodzimy na różne hipotezy. Bo historycy generalnie nie tylko uznają, że Jezus istniał, historycy również przyznają, że na pewno pochodził z Nazaretu, bo wszystkie źródła, prawda, chrześcijańskie mówią Jezus Nazarejczyk, Jezus z Nazaretu, Jezus z Galilei. A przecież to nie było nic pochlebnego, tak? Dla Jerozolimczyka, mieszkańca stolicy w Jerozolimie, Galilea, a zwłaszcza Nazaret, tak? Przecież mamy nawet w Ewangelii powiedziane, tak? Natanael mówi w Ewangelii Jana, czyż może być w ogóle co dobrego z Nazaretu? Co to jest Nazaret? Nazaret jest nigdzie niewspomnianą wioską. W Starym Testamencie ani słowa nie mamy o Nazarecie. W źródłach pozabiblijnych ani słowa nie mamy o Nazarecie. To jest w ogóle nieznacząca miejscowość. I Mesjasz miałby pochodzić z Nazaretu? Nie? To jest ta zasada, prawda, takiej niewygodności. Jeżeli coś jest niewygodne, a się to przekazuje, to raczej się tego nie wymyśliło, tylko przekazuje się prawdę. Więc na tej zasadzie historycy nie tylko uznają jakby osobę Jezusa. Uznają, że pochodził z Nazaretu. Wielu mówi, że się urodził w Nazarecie. Mówi, że Betlejem to jest już pewna opowieść późniejsza, stworzona przez ewangelistów, że Jezus tak naprawdę urodził się w Nazarecie i pochodził z Nazaretu. No okej, generalnie, że Jezus był, że przynajmniej wychował się w Nazarecie, że był przez jakiś czas pod wpływem nauczania Jana Chrzciciela i to jest wyraźnie widoczne w Ewangeliach, bo znowu nie chcę tu robić całego dużego wywodu, ale przecież Jan Chrzciciel jest wyraźnie prorokiem apokaliptycznym. On mówi, nawracajcie się, pokutujcie, przybliża się Królestwo Boże do was. I Jezus dokładnie do tego nawiązuje, tak? Pan Jezus dokładnie, można powiedzieć, jest takim prorokiem apokaliptycznym w tym sensie, że wiele wypowiedzi Jezusa ma wyraźny charakter mowy o zbliżającym się Królestwie Bożym, łącznie z tą pierwszą wypowiedzią, taką naczelną, takim refrenem Ewangelii, który powtarzają wszyscy ewangeliści, słowa Jezusa, nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię, albowiem przybliżyło się Królestwo Boże, tak? Przybliżyło się Królestwo Boże. Więc Jezus jest zwiastunem, takim można powiedzieć heroldem nadchodzącego Królestwa Bożego i w związku z tym historycy tutaj dość zgodnie twierdzą, że Jezus nie tylko się urodził, żył, że był mieszkańcem i wychowankiem Nazaretu, który przez pewien czas był uczniem Jana Chrzciciela, prawda? Niektórzy do tego twierdzą, że był faryzeuszem i my możemy się zdziwić, że historycy mówią o Jezusie dzisiaj jako o reprezentancie nurtu faryzejskiego, bo my z Ewangelii widzimy, że Jezus najczęściej polemizuje z faryzeuszami. Tylko, że kochani, musicie sobie uświadomić, że to jest tak naprawdę polemika wewnątrz rodziny, bo Jezus ma dokładnie to same jakby ujęcie, jeżeli chodzi tak o Stary Testament, o prawo, o zmartwychwstanie, o wiarę w aniołów, wiarę w życie nadprzyrodzone, jaki wyznają faryzeusze, a na przykład jakiego nie wyznają saduceusze i inne ugrupowania żydowskie. Czyli rzeczywiście pod tym kątem, jeżeli prześledzimy nauczanie Jezusa, to wyraźnie, to zresztą to dużo o tym mówi naukowców, badaczy, biblistów, rzeczywiście nauczanie Jezusa jest najbardziej zbliżone do nauczania faryzejskiego. Tak? Więc można powiedzieć, że konflikt między Jezusem a faryzeuszami, tak ostro zarysowany w Ewangeliach, to jest konflikt w rodzinie. To jest konflikt w rodzinie. No więc mówi się o Jezusie, że był Nazyrejczykiem, że był uczniem Jana Chrzciciela, że był prawdopodobnie faryzeuszem, prorokiem apokaliptycznym i rzeczywiście, że najprawdopodobniej został zabity przez Rzymian. Natomiast historycy bardziej zwracają, że były tutaj powody polityczne, a nie religijne. Tak? W Ewangeliach mamy bardziej podane te powody religijne, prawda, i ten spór z Żydami. Natomiast tak czysto historycznie patrząc i patrząc, tak analizując te świadectwa zupełnie zewnętrznie i tak, można powiedzieć, na chłodno, to można przyjąć i historycy przyjmują, że
Jezus rzeczywiście został zabity przez Rzymian, czy to ukrzyżowany, czy w inny sposób zabity, ale głównie ze względów politycznych. Nie? Czyli można powiedzieć, taki jest dzisiaj konsensus na temat osoby Jezusa. Wiemy, że był, wiemy, że istniał i wiemy wiele więcej na jego temat z tych źródeł. I co ciekawe, te źródła, jak widzicie, one potwierdzają nam to, co mówią Ewangelie. Tak? Czyli Ewangelie tak naprawdę idą o jeden krok dalej, bo one widzą w nim nie tylko faryzeusza z dobrego domu, nie tylko proroka apokaliptycznego, nie tylko ważnego rabina, nauczyciela i takiego mędrca, ale również właśnie Mesjasza. Nie? Czyli Ewangelie, można powiedzieć, one są potwierdzone w tych różnych źródłach na temat osoby Jezusa i wielu wydarzeń z jego życia, natomiast one idą ten krok dalej, wyznając wiarę, że Jezus był jednocześnie, oprócz tego, że był nauczycielem, mędrcem, prorokiem i uzdrowicielem, to był też Mesjaszem, Synem Bożym. I taki jest cel napisania Ewangelii. Kochani, idziemy dalej, bo widzicie, na ten temat można by mówić i mówić w nieskończoność. Kolejne pytanie. Pan Mike Gajewski zadaje. Panie profesorze, czy może pan coś więcej powiedzieć na temat tłumaczenia psalmu 2,12, który w serialu The Chosen jest tłumaczony jako ucałuj syna, zaś w tysiąclatce widzimy ucałuj nogi. Skąd ta rozbieżność? Rzeczywiście, w serialu, popularnym serialu o Jezusie, o Ewangeliach The Chosen, mamy tą formułę ucałuj syna. Jakoś nie zwróciłem na to uwagi, ale tutaj rzeczywiście zwrócił pan na to uwagę, więc sobie nawet sprawdziłem. I faktycznie mamy tekst hebrajski, który tu jest bardzo wieloznaczny, bardzo ciekawy. Może nawet pokażę to tutaj już konkretnie na tekście biblijnym. Mianowicie, mamy psalm 2, werset 12. I żeby to zrozumieć, trzeba się nam cofnąć do wersetu 11, bo zobaczcie, że tu jest początek naszego wersetu i tu się pojawia już pewna dziwna rzecz. Mamy tekst hebrajski i w duet Adonai, tak, Beir'a, czyli dosłownie służcie Panu z bojaźnią. Ir'a, strach, bojaźń. Służcie Panu z bojaźnią. Tylko, że popatrzcie, że tutaj ten werset się nie kończy. Mamy we Gil'u, Gil'u, radość, radujcie się, Bir'ada, tak, Re'ada, no to jest jakieś drżenie. Czyli zobaczcie, że na przykład Biblia Tysiąclecia w ogóle już nie tłumaczy dalszej części tego wersetu i przenosi go do drugiej, na właśnie do wersetu 12. I teraz problem polega na tym, że mamy kilka hebrajskich manuskryptów, które w tym miejscu trochę się między sobą różnią. I stąd, popatrzcie, pochodzą różne tłumaczenia. Tutaj mamy na przykład z drżeniem złóżcie hołd, Biblia Warszawska, a Biblia Gdańska rozradujcie się. I to, że faktycznie gilu, to by było radujcie się raczej z drżeniem. Nie? Czy to jakby, jeżeli weźmiemy pod uwagę ten tekst, który tutaj jest zaprezentowany, to najlepsze tłumaczenie to jest w Biblii Gdańskiej. Służcie Panu z bojaźnią, czy w bojaźni dosłownie, Beir A, rozradujcie się z drżeniem. Tak? I jest okej. Okay. Natomiast werset 12 też już jest całkiem inaczej przetłumaczony, bo mamy różne wersje hebrajskiego tekstu. I nawet pokażę tutaj, skąd się wzięły te nogi, ucałujcie, a jego nogi z drżeniem całujcie. Bo nigdzie w tym tekście nie pojawiają się nogi, rzeczywiście, bo w wersecie 12 mamy po prostu nasz ku bar, czy nasz ku war. Nasz akt, no to jest całować i właśnie tutaj bar. To jest w ogóle dziwna sprawa, bo bar po hebrajsku to nie jest słowo hebrajskie, to jest słowo aramejskie. Bar po aramejsku znaczy syn. I faktycznie byłoby tutaj ucałujcie syna. Tylko, że tutaj mamy słowo hebrajskie, a tu mamy aramejskie, więc już coś dziwnego, tak? No, to słowo bar możemy kojarzyć, na przykład Bar Kochba, syn gwiazdy, często w imionach się pojawia, Bar Abba, Barabasz, nie? Barnaba, o, prawda? I tak dalej, Bartymeusz, prawda, syn Tymeusza. Bo więc bar rzeczywiście po aramejsku oznacza syn, ale dlaczego w tekście hebrajskim nie pojawiło się to słowo ben, jeżeli miałby być syn? Dlaczego pojawiło się słowo bar? Ale skąd się wzięły te nogi, ucałujcie nogi? Otóż ja tak długo patrzyłem na ten tekst i właśnie zwróciłem uwagę, proszę zobaczyć, że w wersecie poprzednim, 11, mamy to słówko gil-u, które znaczy dosłownie, no, radujcie się, cieszcie się, ale jeżeli zobaczymy sobie na sam tekst hebrajski i zamiast słówka waw damy tutaj bardzo podobną literkę, zamiast waw damy resz, która, popatrzcie, że wygląda podobnie, tylko ma dłuższy ten poziomy, dłuższą tą poziomą linię, to nagle mamy raglaw, jego nogi. Czyli dosłownie wtedy byśmy mieli tak. Służcie Panu z bojaźnią, jego nogi, służcie Panu z bojaźnią, to tu może pokażę, jego nogi z drżeniem i dopiero w 12 wersecie mamy całujcie. Więc Biblia Tysiąclecia wydaje się, że ona idzie za taką poprawką tekstu hebrajskiego, gdzie zamiast właśnie formuły gil-u, czyli dosłownie radujcie się, czyta tutaj
raglav, czyli jego nogi, jego stopy. Tak? Nawet sobie zobaczyłem, popatrzcie na Biblię polskie i rzeczywiście zobaczcie, mamy tutaj, słuchajcie, od sasa do lasa. Co tłumaczenie to inaczej? Nie? To pokazuje rzeczywiście, że z tym tekstem hebrajskim na poziomie tekstu oryginalnego, na poziomie manuskryptów hebrajskich mamy pewien problem. No i popatrzcie, na przykład tłumaczenie z początku XX wieku. Pocałujcie syna, tak jak pan zauważył rzeczywiście w wersjach angielskich czy w serialu The Chosen. Hołdujcie synowi. Tu już nie mamy o całowaniu syna, tylko mamy o hołdzie Cylkow, tak? Znany żydowski tłumacz Biblii. Kruszyński, katolicki ksiądz profesor, oddajcie hołd synowi. Czyli znowu mamy tego syna, ale nie mamy całujcie, tylko oddajcie hołd. Idzie za Cylkowem, można by powiedzieć, nie? Czy tak jak Cylkow, nie? Tu z kolei mamy ucałowałem i tak jeszcze, prawda, z drżeniem bądźcie mu posłuszni. Biblia tysiąclatka, no to tak, tutaj, prawda? Biblia poznańska w przeciwnym razie może się unieść gniewem, czyli zupełnie od innego momentu zaczyna. Biblia warszawsko-praska, pytanie dzisiaj było o tą Biblię, ona zaczyna tak jak Biblia tysiąclecia, towarzystwo biblijne, składajcie hołd synowi, czyli mamy też hołd i mamy syna, tak? Złóżcie hołd synowi, Ewangeliczny Instytut Biblijny, tak? Tora Pardes Lauder, proszę zobaczyć, pocałujcie syna, czyli mamy takie jak wersji, prawda, z The Chosen i tak dalej. Co to jest za tłumaczenie? Tora? To nie jest chyba Tora Pardes Lauder. Tak, to jest Tora Pardes Lauder chyba. Albo Tora Przymierze? W każdym razie. Widać, że ten tekst, że z tym tekstem rzeczywiście jest problem. To jest tekst, który w zależności od tego, jak odczytamy, bo tutaj już mamy tekst, tak jak pokazałem, ze samogłoskami, tak? Już jakby zinterpretowany przez masoretów. Natomiast pamiętajcie, to co tu pokazuje, mamy też tak zwany tekst oryginalny, czyli właśnie no, ten tekst bez samogłosek, tak? Ten tekst bez samogłosek i tutaj rzeczywiście w tym pierwotnym znaczeniu można doszukiwać się różnych znaczeń, prawda? Można próbować poprawiać ten tekst i na przykład tłumaczyć właśnie jego nogi, prawda, z drżeniem i dopiero z następnego wersetu wziąć całujcie. To jest w ogóle dziwne, bo popatrzcie, Biblia Tysiąclecia, tutaj ten też psalm otworzyłem tak po prostu, żeby go zobaczyć w całości, to zobaczcie, że generalnie każdy werset ma dwie linie, tak zwane dwa stychy, nie? I to jest norma. W poezji hebrajskiej to jest norma, że każdy werset ma takie dwie linie, które są często paralelne wobec siebie, tak? Kiedyś już o tym mówiłem. No, czasem ma trzy, czasem cztery, bo to są czasem bikolony, czasem trikolony i tak dalej, ale generalnie najczęściej dominują dwa stychy. Dwa, trzy, czasem cztery. Jeden werset, tak? Dwie linie. A to proszę zobaczyć, ten jedenasty werset nagle ma jedną króciutką formułę, a z kolei dwunasty werset masz cztery. Tu jest coś nie tak. To werset, który ma tylko jedną linię, to, więc tu jest coś zepsute. Tutaj Biblia Tysiąclecia nie do końca chyba dobrze to przetłumaczyła, bo werset psalmu, który posiada tylko jedną linię, no to jest coś nie tak. Tak się raczej nie dzieje. Nie? Więc rzeczywiście tekst jest trudny i tekst jest niejednoznaczny. Idźmy dalej. Pan Jeronim pyta, Elohim, panie doktorze, to bogowie, z tego co wiem, a nie Bóg. To jest różnica. El to jest Bóg po hebrajsku. Jeżeli się mylę, proszę o informację. Panie Jeronimie, informuję, że przecież nagrałem właśnie odcinek na temat Elohim, El, liczba mnoga, tak? Jest odcinek kim jest albo kim są Elohim. Mam na ten temat odcinek. Pan Zbigniew. Widzę, że nie podchodzi pan do tych tekstów na kolanach. Czy wiara przeszkadza badaczom w rzetelnej interpretacji zapisów? To jest dobre pytanie, panie Zbigniewie, bo no, chciałbyś odpowiedzieć, że nie przeszkadza. Chciałbyś odpowiedzieć, że badacze są rzetelni, chciałbyś odpowiedzieć, że wiara jest rozumna, że jest racjonalna i że uwzględniamy wiedzę, wiarę, że w wierze uwzględniamy również wiedzę. O, tak to ujmijmy, tak? Chciałbyś się powiedzieć, że wiara jest rozumna i w związku z tym ona nie przeszkadza badaczom w rzetelnej interpretacji zapisów. No ale to by był taki świat idealny. W realnym świecie ja się wiele naczytałem, nasłuchałem, naoglądałem tego, że zwłaszcza wśród takich apologetów, nie? To czasem jest tak, że rzeczywiście wiara jest tak mocna, że tutaj rozum, można powiedzieć, gdzieś tam zostaje zepchnięty w odmęty, no ale w różnych też dziełach takich. No więc, panie Zbigniewie, no co tu powiedzieć? Realia są takie, że nie zawsze jest kolorowo i nie zawsze jest tak, że wiara nie przeszkadza rzetelnej interpretacji zapisów. No czasem jest tak, że wiara pomaga, nie? Bo może być też tak, można też tak to ująć, że wiara daje pewien taki nowy model spojrzenia na teksty biblijne, nie? Że my czytamy teksty biblijne w tym samym duchu, w którym pisali ich, którym pisali te teksty ich twórcy, nie? Czyli że mamy jakby, to Benedykt XVI na to zwraca uwagę, nie? Że wiara wręcz pomaga w interpretacji tekstów biblijnych, dlatego że daje nam ten sam modus operandi, czy ten sam duch, ten sam jakby sposób patrzenia na świat, który mieli autorzy biblijni. W tym sensie można powiedzieć, że wiara pomaga w interpretacji tekstów. No ale tutaj pana pytanie rozumiem w ten sposób, że czasem rzeczywiście może być tak, że wiara
no, troszkę może przeszkadzać, zwłaszcza takim radykalnym apologetom. Dzień dobry. Kilkakrotnie wspomniał Pan o tym, że pięcioksiąg powstawał na gruncie przekazów ustnych, a ostatecznie został spisany podczas pobytu Izraelitów w niewoli babilońskiej około VI wieku. Nawet później, bym powiedział dzisiaj. Znaczy, ja twierdzę od zawsze, że później. Natomiast VI wiek to jest tak, to jest czas, kiedy, można powiedzieć, bardzo zintensyfikuje się proces spisywania Biblii. Natomiast pięcioksiąg powstał jako całość kompletnie na pewno jeszcze dużo, dużo później. Ja mówię o IV wieku. Proszę o wyjaśnienie, co bierze się pod uwagę rozwój języka, piśmiennictwa przy określaniu czasu spisywania danej księgi. To jest znowu duże pytanie. Ja znowu odpowiem na nie w sposób bardzo uproszczony i krótki, ale znowu mógłbym nagrać odcinek na to pytanie, na temat metod analizy tekstu biblijnego pod kątem jego datacji. Tutaj bierze się, proszę pana i proszę państwa, wszystko pod uwagę. Bierze się pod uwagę styl, bierze się pod uwagę język, nawet ortografię się bierze, bo mamy inną ortografię na przykład z czasów przedniewoli babilońskiej, inaczej jest pisane imię Dawid z przedniewoli, a inaczej jest pisane imię Dawid po niewoli. Tam zawsze jest jota jako mater lectionis, a przed niewolą nigdy tej joty nie ma. Więc bierze się pod uwagę ortografię pisania, bierze się pod uwagę styl pisania, bierze się pod uwagę język, znaczenie poszczególnych wyrazów, bo wyrazy z czasem też zmieniają znaczenie. Na przykład avoda z ciężkiej fizycznej pracy zmieniło z czasem znaczenie na służbę liturgiczną, nie? I tak dalej. Więc bierze się pod uwagę kontekst pisania danego dzieła, jego tematykę, jak dana księga opisuje na przykład teologię, jak bardzo jest rozbudowana, jeżeli na przykład ona odnosi się do niewoli babilońskiej, do pewnych wydarzeń, jeżeli jest rozwinięta teologia na przykład odpowiedzialności indywidualnej, to ten tekst musiał powstać w niewoli albo po niewoli. Jeżeli obrzezanie jest znakiem wyboru Izraela, to ten tekst musiał się powstać w niewoli albo po niewoli, bo przed niewolą tam się obrzezywały wszystkie ludy lokalne i tam nie było, i tam obrzezanie nie mogło być znakiem wyróżniającym Izraela. Tak? Więc jakby badamy każdy tekst pod wieloma aspektami treści, teologii, języka, prawda, geografii, jego właśnie chociażby nawet ortografii, filologii i tak dalej, czy gatunków literackich i tak dalej, i rzeczywiście dopiero wszystko wzięte razem pod uwagę daje nam pewne wyobrażenie o tym, kiedy ten tekst mógł powstać, nie? Czy kiedy dana księga biblijna mogła powstać. Też bierzemy pod uwagę tak zwane badania interlinearne, czyli, przepraszam, intertekstualne, tak? O intertekstualność, czyli jeżeli ten tekst nawiązuje do innych, na przykład tekstów znanych i my wiemy mniej więcej, kiedy one są datowane, no to możemy wiedzieć, że na pewno ten tekst był datowany po innym tekście. I tak dalej, i tak dalej. Takich jakby argumentów za datacją tekstów jest bardzo dużo. I dopiero jakby wzięcie ich wszystkich pod uwagę daje nam pewien całościowy obraz na temat tego, jak można zadatować daną księgę biblijną. Pan Jakub pyta, dziękuję bardzo za niezwykle ciekawe wykłady, fajnie. Z ogromnym zainteresowaniem przesłuchałem je wszystkie od deski do deski, cieszę się. Dlatego chciałbym pana poprosić o praktyczne wskazówki odnośnie tego, skąd można pobrać konspekty do poszczególnych wykładów, o których pan wspomina w swoim studentom w wielu filmach na swoim kanale. Otóż, panie Jakubie, i tu już wspominałem kilka razy, te wszystkie rzeczy, które mogę udostępnić, udostępniam na Akademia Edu. Tak? Mam swój profil na Akademia Edu, tam można w PDF-ie za darmo ściągnąć sobie moje książki, moje skrypty, moje opracowania, słowniki, moje artykuły, moje inne jakieś tam, prawda, pomoce naukowe do Biblii, które gdzieś tam wydałem. Tak? Także to wszystko na profilu Akademia Edu. Może w opisie filmu dam link do Akademia Edu, do mojego profilu i tam będzie można sobie zerknąć. Od 2 dni pisze dalej pan Jakub. Od 2 tygodni, przepraszam, jestem również w posiadaniu pana najnowszej książki Tora, rozmowa o pierwszych 5 księgach Biblii. Niestety z uwagi na jej niewielkie rozmiary, książka ta tylko pobudziła mój apetyt na więcej informacji z zakresu analizy tekstów starożytnych, dlatego czekam już niecierpliwie na kolejne pana książki. Bardzo się cieszę, panie Jakubie, cieszę się, że ma pan tą książkę, ona zresztą fajnie się rozchodzi, będzie kolejne wydanie, no i myślę, że też kolejne książki w tym duchu też się pojawią, więc zobaczymy. Idziemy dalej. W czasach Dawida, pyta pan Andrzej, królową była matka króla. Później królową jest Estera, żona króla. Czy wiemy kiedy i dlaczego nastąpiła zmiana oraz co jeśli król miał kilka żon? Otóż, panie Andrzeju, to nie jest tak, że nastąpiła zmiana. Tutaj można powiedzieć, że to, czy królową jest matka, czy żona, czy nawet królową i królem jest kobieta, bo mamy nawet taką sytuację w Biblii, to zobaczcie sobie chociażby historię Atalii, tak? Mamy biblijną Atalię, prawda? Druga Księga Królewska, 11 rozdział, taka bardzo krwawa królowa,
która, tak prawda, nawet pierwszy werset mówi, kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że jej syn umarł, który był następcą, można powiedzieć, miał zostać królem, zabrała się do wytępienia całego potomstwa królewskiego. I rzeczywiście, oprócz Joasza zabiła wszystkich, można powiedzieć, potomków królewskich i sama ogłosiła się królową, nie? Więc tutaj, wracając do pytania pana Andrzeja, to nie jest takie proste, że w jednym czasie jest uznawana matka, w innym żona, a w innym jeszcze sama kobieta staje się królową. To wszystko zależy od bardzo złożonych jakby sytuacji politycznych danego okresu, też od sytuacji lokalnych, sąsiadów, imperiów panujących wtedy, tak? Czasem rzeczywiście jest tak, że to matka jest uznawana za królową, czasem uznawana jest żona, a czasem sama kobieta staje się królową. To jest duży temat, ale tutaj nie chcę go jakoś szeroko poruszać. Dobrze, kolejne pytanie. Serdecznie dziękuję za odcinek. Od pewnego czasu nurtuje mnie pytanie, jeżeli pismo paleohebrajskie wykształciło się dopiero około X wieku, to jest mniej więcej tak się dzisiaj przyjmuje, nawet, no okej, X wiek, to przypuszczalnie jakim alfabetem zapisano około 3 wieki starszy dekalog, o ile w ogóle takowy istniał. Czy naukowcy zajmowali się poważną analizą tego zagadnienia? Otóż oczywiście, że się zajmują i zajmowali. I dobrze, że pan ten nawias dodał, że o ile w ogóle takowy istniał, bo pisze pan z taką dużą pewnością, że dekalog powstał 3 wieki wcześniej, czyli jakiś 13 wiek przed Chrystusem. No to jest oczywiście według Biblii, jeżeli Mojżesz go spisał, no to mniej więcej powiedzmy 13 wiek, ale my nie mamy żadnej jakby tutaj jakby tekstu pochodzącego sprzed X wieku biblijnego, nie? Nie mamy takich tekstów. My wiemy, że w ogóle język hebrajski dopiero, można powiedzieć, przybrał takie kształty, gdzie mogła zostać spisywana literatura biblijna, literatura hebrajska, właśnie około X wieku. Pokazywałem kiedyś kalendarz z Gezer, czy inne takie inskrypcje, stare inskrypcje, takie pierwotne, pozabiblijne inskrypcje hebrajskie, gdzie widać wyraźnie, że język hebrajski dopiero rozwija się w tym okresie. I on dopiero jak się rozwinie, to będzie w stanie udźwignąć coś takiego jak potężna literatura biblijna, nie? Więc w jakim języku został spisany dekalog? Jeżeli został spisany faktycznie wcześniej, bo tu nie mamy na to żadnego jakiegoś takiego wiarygodnego dowodu, to trzeba by powiedzieć, że pierwotne teksty mogły powstawać w jakimś piśmie, no, protosynajskim czy protokananejskim. Jest taki charakter, jest taki, wśród badaczy jest taka już nie hipoteza, bo to dawniej to funkcjonowało tylko jako pewna hipoteza, ale od kiedy odkryto na Synaju właśnie pewne inskrypcje, bardzo ciekawe, to może te osobny odcinek na ten temat nagram, bo to jest bardzo ciekawy temat. Mamy około 50 inskrypcji napisanych starym pismem, bardzo starożytnym pismem, który, uwaga, jest najprawdopodobniej etapem przejściowym między hieroglifami, między egipskimi hieroglifami, a alfabetycznym pismem semickim, czyli ugaryckim, kananejskim, fenickim, bo Fenicjanie wymyślili alfabet, Ugarytyjczycy wcześniej też w piśmie klinowym, ale też mają alfabet. Więc najprawdopodobniej te inskrypcje, o których teraz mówię, czyli inskrypcje znalezione na Synaju, są jakimś etapem pośrednim między hieroglifami egipskimi, które też są jakby, no, pismo egipskie jest pismem semickim, a alfabetem semickim, który powstaje właśnie na terenie Kananu. I te inskrypcje, one są pisane w tak zwanym protosynajskim alfabecie, czy protokananejskim, i rzeczywiście taki alfabet istniał. Mamy już dzisiaj, tak jak powiedziałem, około 50 takich odkrytych artefaktów, takich odkrytych inskrypcji. To jest bardzo ciekawy w ogóle wątek, które one bardzo są ciekawe, bo one wyraźnie pokazują, jak próbowano przekształcać właśnie te obrazki, hieroglify, czyli te takie pismo jeszcze piktograficzne, ideograficzne w formie obrazków, przekształcano je na protoznaki, na takie pierwotne znaki, nie? I pismo protosynajskie jest tutaj bardzo ciekawe. Więc jeżeli rzeczywiście szukalibyśmy jakiegoś spisania dekalogu czy jakiegokolwiek dokumentu w języku semickim z około XIII wieku, tak jak pan tu pisze, no to musielibyśmy raczej szukać w piśmie protosynajskim, bo jeszcze na tym etapie język hebrajski, no, nie funkcjonował, tak jak mamy go poświadczonego w Biblii. Dobrze. Kochani, kończymy ten odcinek, bo już jest późno, już miałby być króciutki odcinek. Będę robił raczej tak, że będę robił częściej, a krótsze, tak? Bo te Q&A ostatnio były ponad dwugodzinne, więc raczej będę robił krótsze troszeczkę, ale za to częściej. Mamy dużo fajne pytanie o Midrasze, też miałem opowiadać. Tutaj mamy kolejne bardzo fajne pytania. Tu jeszcze dużo pytań sobie przygotowałem, ale tutaj bym siedział do nocy chyba. Więc pozwólcie, wybaczcie, ale te pytania i inne wasze pytania jeszcze przełożymy sobie na kolejne wykłady. Na dzisiaj myślę, że tyle. Dzięki bardzo i zapraszam do śledzenia kanału i do następnych moich wykładów.